Dzień dobry. Zapraszam do kolejnej rozmowy. Dzisiaj naszym gościem będzie Marcin Najman. Niektórzy z Was pisali, dlaczego Marcin Najman? A ja dlatego, że w programie mamy Płodozmian i zapraszamy bardzo różnych gości. Ja się bardzo cieszę z tej rozmowy i nawet tak się przygotowałam, ponieważ pan Marcin wrzucił na Twittera informację, że jedzie do mnie ze swoim zdjęciem, gdzie był w różowej koszulce. W związku z tym włożyłam niebieską i też przygotowałam taką scenografię, czyli za nami będą hortensje w tych dwóch kolorach. Myślę, że uda wam się porozmawiać tak, że zobaczycie państwo Marcina Najmana jeszcze z innej strony niż do tej pory się pokazywał. Zapraszam. Dzień dobry, panie Marcinie. Dzień dobry, pani Moniko. Bardzo się cieszę, że pan przyjął zaproszenie. No, wielki zaszczyt. Muszę powiedzieć, że uczestnictwo w programie, które obserwuję już od 2 lat, ale również z pani udziałem, no to jest duża nobilitacja dla mnie. Dziękuję bardzo. A ja oglądając pana, oczywiście wiedziałam o pana istnieniu, chociaż bardzo sportem się nie interesuję, ale obejrzałam pana w Hyde Parku i poczułam wielką sympatię. Rozmawiałam właśnie z chłopakami, z którymi razem realizujemy program i ja mówię, koniecznie chcę zaprosić. Parę miesięcy minęło i bardzo się ucieszyłam, że kiedy pana zaprosiłam, to pan też powiedział, że ogląda pan program. Więc... Tak, no to mają do siebie ludzie czynu, że najpierw coś planują, a później to realizują. Także mam podobnie. To teraz takie pytanie. Tu jest herbata tradycyjna, ale sugerowali widzowie, żeby być przygotowanym i jestem przygotowana. Jest kolka 0 czy normalna? Oczywiście kolka 0 i dobrze sugerowali, bo akurat bardzo chętnie kolki się napiję. O, i będzie kolka. Lód też mam? Nie ma takiej potrzeby. Lód rozcieńcza. No tak, to prawda. Esencję także. Ja się z panem też koli napiję, potem przejdę, możemy herbatę. Zeróweczkę jak najbardziej polecam. Dziękuję bardzo. Niektórzy sugerowali, żeby była też pizza i mandarynki, no ale już tak daleko nie pójdziemy. Nie, to w ogóle nie ten czas, nie to miejsce, no aby tak mówię, raczyć bardziej, się pizzą mandarynkami. No to tak, bardziej anegdotycznie mówię. Panie Marcinie, im dłużej się do pana rozmowy z panem przygotowywałam, im więcej pana słuchałam, czytałam, zagłębiałam się, tym pomyślałam sobie, im więcej o panu wiem, tym mniej tak naprawdę. Tak, ze względu na to, że tak różne rzeczy pan prezentuje, bo to jest złożona osobowość, bym powiedziała, i działalność. I tak bym chciała rzeczywiście z panem porozmawiać i o wielu tematach, ale też tak pana poznać i też chciałabym, żeby nasi widzowie, którzy różnie reagowali na wiadomość, że będzie pan gościem, żeby też pana rzeczywiście bardziej jako człowieka poznani. Ale ja bardzo, bardzo treściwie odpowiem na to pytanie. Mhm. Ja generalnie potrafię dostosować się do rozmówcy. Mhm. Jeżeli ktoś widzi mnie na konferencji Fame MMA z różnego rodzaju patocelebrytami, którzy próbują mnie wciągnąć w tę swoją dyskusję, to ja jak najbardziej potrafię się dostosować. Natomiast generalnie wolałbym unikać tego typu konwersacji i wolałbym, abym częściej jednak gościł w tego typu anturażu i towarzystwie niż tamtym. Ale absolutnie potrafię się dostosować i może stąd wnioskowała pani, że ciężko ocenić... No tak, znaczy połączyć pewne rzeczy. Rzeczywiście to już zaczynając od pana młodych lat. Szkoła muzyczna. Gra na kontrabasie, tak? No ale jednocześnie treningi karate. Treningi karate, tak. I właśnie, czyli ta muzyka i taki sport walki. Więc to już była. Potem studia pedagogiczne i też na wydziale takim muzycznym. Tak, aczkolwiek tutaj, przepraszam, tak, że przerwie, tak. Ale ja bym od razu tutaj rozwiał jedną taką naleciałość. Te studia pedagogiczne, muzyczne, dodam, wynikały tylko z tego powodu, że po liceum muzycznym
te studia naprawdę nie były trudne. Tam generalnie były powtórki tego, co ja już umiałem z liceum muzycznego, a było to o tyle wygodne, że ja już wtedy zająłem się sportem zawodowo. Gdybym poszedł na AWF, musiałbym się uczyć wielu nowych rzeczy. A mi na to było trochę szkoda czasu. I to był taki mój pomysł, aby nie tracić czasu na naukę, bo akurat to już znam, co tam, że tak powiem, się będzie działo, bo to nie było konserwatorium, to nie była akademia muzyczna, gdzie po liceum muzycznym zwykle ludzie lądują albo mają takie ambicje tam się znaleźć. To było jakby troszeczkę krok w dół. Ale przemyślane to było po to, bo ja już nie widziałem swojej przyszłości w filharmonii, chociażby wiedeńskiej czy w Symfonii Warszawie, natomiast bardziej widziałem ją na ringu. I dzisiaj oceniam, że dobry wybór podjąłem, ponieważ sport dał mi bardzo wiele. No ale chciał pan mieć wyższe wykształcenie, a w sumie nie musiał pan. No ale to też bardziej było wygenerowane koniecznością pójścia do wojska. Dlatego ja to może troszkę spłycam, ale ja jestem szczery. No, jeżeli ktoś myślał, że chciałem być człowiekiem wykształconym, to nie tak działało. To bardziej chodziło o to, że w tym czasie nie musiałbym dwa lata, znaczy w tym czasie chyba półtora roku poświęcić armii. Choć na przestrzeni lat bardzo mi się to zmieniło. I naprawdę dzisiaj... Uważa pan, że każdy mężczyzna, tak? Tak, znaczy nie, to nie do końca. Ja dzisiaj chyba jednak bym chciał. Że tak powiem, to półtora roku odsłużyć z poczucia takiego obowiązku. No ale każdego osobowość się na przestrzeni lat zmienia. Moja również i do pewnych rzeczy trzeba dojrzeć. I tyle. Na pewno by pan wtedy, jakby pan trafił do wojska, to po prostu w Legii by pan ćwiczył. No, byłaby taka ewentualność. Wielu bokserów tak przecież tak kończyło. Pan Kulej akurat w Gwardii. Gwardia, pan, no i tak. Gwardia, tak. I mówi, że zawsze mi powtarzał, że był oficerem dochodzeniowym. Co miesiąc dochodził po wypłatę. Ale tak, przejdziemy jeszcze, bo pan Jerzy Kulej też jest dla mnie ważną postacią, nie aż tak ważną jak dla pana i na pewno o tym porozmawiamy. Panie Marcinie, bo też pan, który z tych programów mówił, że akurat ta pedagogika, ona panu dała to też, że pan uczył się psychologii i że ta psychologia była dla pana istotnym przedmiotem. Ale też ja widzę pewne takie u pana przemyślenia filozoficzne, zresztą przejdziemy też do fizyki. Czegoś takiego może za wcześnie o tym mówię w tej rozmowie, ale to mnie w jakiś sposób uderzyło, ale pozytywnie, że tak jakby pan często o śmierci rozmyślał, dlatego że w pana się pojawia tak, no niedługo już nas wszystkich nie będzie. I to w kilku wywiadach pan to mówi, oczywiście dziennikarze puszczają to mimo uszu, no bo dzisiejsze czasy nie sprzyjają tego, żeby rozwodzić się nad przemijaniem. A pan no, zaskoczyła mnie pani bardzo. Muszę przyznać, że chyba jeszcze żadnemu dziennikarzowi nie udało się zaskoczyć mnie tak, jak dzisiaj właśnie w tym momencie pani, bo uświadomiła mi pani właśnie, że tak właśnie jest. Ja bardzo często myślę o śmierci, ale nie w kontekście czegoś strasznego, tylko zjawiska, którego próbuję na wszelkie sposoby rozwikłać. To wydaje się na dziś nauka jakby nie ma odpowiedzi na tego rodzaju pytania, takie fundamentalne. Dlaczego? A ja gdzieś podświadomie uważam, że być może kiedyś się tego dowiemy, nawet tutaj, po tej stronie. Oczywiście nie za mojego życia. Mam gdzieś jakieś wewnętrzne przeczucie, że po śmierci nam się wszystko wyjaśni, że ta cała układanka, te wszystkie niewiadome okażą się bardzo proste. I czasami mam takie jakieś déjà vu. Nie potrafię tego dokładnie jeszcze sformułować, ale naprawdę nie wiem, jak pani do tego doszła, ale ja naprawdę bardzo często myślę o śmierci, ale nie w kontekście negatywnym, tylko jako o zjawisku, które mnie po prostu no nie to, że fascynuje, bo tylko, że jest szalenie ciekawe. No jest ciekawe. Ja myślałam bardziej, że panu o to chodzi, że to wszystko, co teraz się dzieje, ono oczywiście jest ważne, szczególnie kiedy się jest rodzicem, ma się odpowiedzialność, w związku z tym człowiek sobie już nie zadaje wtedy pytania o cel czy sens życia, bo jak jest dziecko, to jest to oczywiste. Tak przynajmniej powinno być.
A bardziej myślałam, że pan właśnie jakoś pokazał, że no właśnie to, co się dzieje teraz, tak naprawdę, czy teraz ze sobą walczymy, czy nie walczymy, czy sobie ubliżamy, czy cokolwiek się dzieje. I tak wszyscy skończymy w ten sam sposób. W pewnym tylko sensie, ponieważ ja bardzo doceniam życie i ten czas, który tutaj mamy. Natomiast z perspektywy człowieka 42-letniego już mogę dzisiaj sobie odpowiedzieć, że my jesteśmy tutaj tylko po prostu odrobinkę czasu, chwilkę. To przecież każdy z nas pamięta przedszkole, pamięta lata szkolne, jakby to było wczoraj. Tak. I przecież za krótki czas, w ogóle daj Boże, żebym dożył starości, ale jeżeli dożyję, to jestem przekonany, że za chwilkę się obejrzę i będę na dzisiejszy czas również patrzył z perspektywy, że to była po prostu to okruch czasu. No. Do pewnego momentu ludzie nad tym się nie zastanawiają. Mnie takie przemyślenia dopadły po 30. Ale stracił pan kogoś wtedy bliskiego? Nie, po prostu zaczęło mnie to... Zacząłem się zastanawiać nad sensem tego wszystkiego. I stąd również ta fizyka i te wykłady, które tak naprawdę potwierdzają te, no, ileś tych moich przemyśleń, gdzie one nie, te moje przemyślenia nie były poparte wiedzą taką naukową, ale tak ta wiedza fizyczna potwierdza to, co ja intuicyjnie i tak wydaje mi się czuję. Podobnie jest z psychologią. Ja z wielu rzeczy sobie nie zdawałem sprawę, a mając przedmiot psychologia, zobaczyłem, że te rzeczy są opisane, stwierdzone i pewne mechanizmy, które ja już jakby wydawało mi się, że rozumiem w kontaktach międzyludzkich, to one są czymś, co da się opisać, no i tyle. I to panu coś daje takiego? Intuicja. To jest niesamowita... cecha? Nie, to nie jest cecha. To jest coś, co posiadamy. Tak? Umiejętność. Co prawda mówi się... Niektórzy z psychologów mówią, że to, co my nazywamy intuicją, co kobiety, my mamy podobno większą intuicję i myślę, że to jest bardziej odczytywanie emocji, umiejętność. Testosteron zagłusza u nas. No może tak, że my jednak bardziej odczytujemy czyjeś intencje, emocje, ale że tak naprawdę intuicja jest nieuświadomionym doświadczeniem, że dziecko nie ma intuicji, bo ono jeszcze niewiele doświadczyło. No, może się czegoś przestraszyć, prawda, bo coś jest, ale dziecko jest ufne z natury. Profesor Majster mówi, że właśnie tę taką intuicję, która się wytworzyła na przestrzeni lat, studentom fizyki się po prostu wyrywa, żeby zaczęli postrzegać nieco inaczej. Ja myślę, że my jesteśmy przyzwyczajeni do pewnego rodzaju... Czyli jakby taką tabula rasa być, żeby po prostu można żeby, było... Żeby znowu można było mieć umysł jako czystą kartkę, tak. I nie opierać się właśnie na tych doświadczeniach, żeby zrozumieć, no przecież to, co zrobił Einstein z teorią grawitacji, on ją wymyślił, nie popierając jej żadnymi obserwacjami, żeby wymyślić coś tak genialnego, znaczy genialnego w sensie, bo to nie jest coś wymyślonego, to jest rzeczywistość, tylko żeby dojść do tego samą myślą, no to są... To są niesamowite rzeczy. To znaczy, to nie jest intuicyjne, tak naprawdę. Rozmawialiśmy przed programem, tak? Prąd kosmiczny leci cały czas prosto, a tak de facto leci dookoła Ziemi. Dlatego, że czasoprzestrzeń jest zakrzywiona. Więc jakby dla człowieka, który się tym jakby na co dzień nie interesuje, jest zajęty swoją pracą, obowiązkami, rachunkami, takie przemyślenia może nie są czymś takim oczywistym. Wydaje mi się, że gdybyśmy się pozbyli też tych doświadczeń i mogli spojrzeć na różne rzeczy dzisiaj, no nie wiem, w tym wieku... Odizolować się, to może dużo rzeczy by nam łatwiej było zrozumieć. No otworzyć się przede wszystkim, bo jesteśmy pozamykani, bo jeżeli mamy jakieś swoje poglądy i się jeszcze w nich tak uprzemy... A to już w ogóle. To się wtedy czujemy bezpieczni, prawda? Bo już każda... Inna rzecz, trzeba by było zmienić sposób myślenia, to jest dysonans poznawczy ogromny. Co do poglądów, to jeszcze taką ciekawostkę pragnę zauważyć, już troszeczkę odbiegając od tematu, że nie wiem, czy pani też to obserwuje, ale w społeczeństwie jest tak, że jak na przykład ktoś jest przykładowo za PO, to wszystko, co robi Prawo i Sprawiedliwość, jest złe. Wszystko.
100% złego. Jeśli ktoś jest za Prawem i Sprawiedliwością, wszystko, co robi i mówi PO, jest 100% złe. Nieważne co, 100% złe. I to jest też to, o czym my mówimy, że taki jakiś taka niemoc spojrzenia obiektywnego. Tak się wznieść. Nie, to jest dosyć trudne. No ja się staram w każdym razie, ale nie jest to łatwe. No mówi się też, że poglądy to one są racjonalizacją naszych emocji. Czyli, że właśnie odczuwamy jakąś niemoc, kogoś nie lubimy, prawda? W związku z tym do tego całą ideologię sobie robimy i z tego będzie powstanie pogląd, a tak naprawdę on zaczyna się od jakiejś emocji. To ja pójdę krok dalej. No. Ja uważam, że za poglądem również stoją takie przyziemne interesy i jeżeli ktoś ma, powiedzmy, jakąś korzyść, czy to materialną, czy jakąś społeczną, z tego, że tak właśnie dzisiaj taka jest scena polityczna, to choćby nie wiem co, i tak mu pani nie wytłumaczy, że jest inaczej, bo za tym stoi zwyczajnie taki bardzo ludzki odruch, no, chęci posiadania chociażby. Posiadania czy bezpieczeństwa. Muszę zadać to panie pytanie, panie Marcinie, tylko proszę nie zrozumieć, że jest to złośliwe, ale skoro pan o tym powiedział, ponieważ w pytaniach od widzów pojawia się to, że właśnie pan w TVP Info komentuje, no więc jeżeli pan teraz mówi, że rzeczywiście pewne rzeczy się opłacają, to jakby pan taki odparł taki zarzut, że właśnie pan no, z tą stroną, tak by się wydawało, Prawa i Sprawiedliwości trzyma. Bo się panu to opłaca. No, ja nie widzę żadnych argumentów, które mogłyby tą tezę poprzeć. Po pierwsze, ja wcale na tym nie zarabiałem, na moich występach w telewizji publicznej. Poza tym moja spółka ze spółką TVP, w ogóle już poza wszystkimi aspektami politycznymi, ma pewien konflikt gospodarczy po Narodowej Gali Boksu, więc ja osobiście nie widzę takich związków. To jest znowu ten takie pokłosie tego myślenia takiego partykularnego. Czyli on tam jest, bo mu się to opłaca. No nie, no, nigdy w życiu nie powiedziałem czegoś, czego bym nie uważał. Czym bym się nie zgadzał. Natomiast może być też tak, że na przestrzeni lat zmieniam zdanie. Tak, zdanie zmieniam, czasem poglądy zmieniam. Kiedyś zawsze byłem bardzo wpatrzony w Donalda Tuska i wydawał mi się naprawdę świetnym politykiem, takim genialnym. No te jego zapatrzone oczy, zafrasowana mina, taka mądrość tryskająca zewsząd, no, wydawał mi się takim mężem stanu. Dziś, gdy słyszę Donalda Tuska i on tłumaczy swoje różne decyzje sprzed lat. Na przykład ten, no dla mnie, powiem wprost, bandycki skok na OFE na realne pieniądze. Nie na żadne jakieś słupki i tam wyliczenia, ile się będzie należało, tylko na realne pieniądze. Był skok. Jak to on teraz tłumaczy? Jak tłumaczy, że przecież UE wykopać, u pani premiera wykopać, tak, już na biurku było przygotowane 500+. Tak. Chociaż jak prowadzono, to był bardzo krytykowany przez Platformę. To po prostu... To po prostu gdzieś ten obraz męża stanu gdzieś prysł jak bańka mydlana. Czy się z tego cieszę? Nie. Bo myślałem, że jest to polityk naprawdę takiej najwyższej próby. Okazało się, że nie i szkoda, bo dla Polski szkoda, bo czym więcej takich znakomitych polityków mężów stanu, to tym lepiej dla naszego kraju. Natomiast pan Donald Tusk niestety nie okazał się nim, choć był bardzo długi czas, że tak myślałem. Tu chciałbym powiedzieć to po to, aby pokazać, że ja mogę mówić co innego na przestrzeni lat, ale nie dlatego, że mam z tego korzyść, tylko dlatego, że zmieniłem zdanie. Po prostu. A kto jest teraz dla pana jakimś takim autorytetem politycznym? Bo o autorytetach rozmawiam, bo już wiemy, że i profesor Meissner, ale też Jerzy Kulej oczywiście. Tak. To Jerzy Kulej, profesor Meissner, jeśli chodzi o naukę, w ogóle o wszechświat, o w ogóle o świat, o wiedzę o świecie, to jest niesamowita postać. Natomiast jeśli chodzi o polityków, ja powiem coś, co na razie mnie na bardzo duży hejt. Bo ja osobiście z wieloma decyzjami Jarosława Kaczyńskiego się nie zgadzam. Kompletnie się nie zgadzam. Znaczy dużo więcej jakby było sytuacji, kiedy zgadzałem się z prezydentem Lechem Kaczyńskim. Natomiast absolutnie uważam, że jest to człowiek konsekwentny, niesamowity strateg
i absolutnie no, polityk dużego formatu. Co nie znaczy, że, nie, że w moim odczuciu nie popełnia błędów, bo moim zdaniem popełni ich bardzo dużo, ale jest to niesamowicie no, niedodziękowa postać. No, w naszej historii były wielkie postaci. Tutaj nie ośmielę się porównać do Józefa Piłsudskiego. Absolutnie to nie jest ten format. To nie jest w ogóle ten poziom, bo co innego jest funkcjonować w kraju, który jest krajem wolnym, bez zaborców, a co innego jest funkcjonować jak Józef Piłsudski w kraju z trzema zaborcami i tworzyć Polskę. To jest w ogóle... To w ogóle nie ma, bo chciałbym się jakby zabezpieczyć, żeby nigdy nikt nie stwierdził, że ja porównałem Kaczyńskiego do Piłsudskiego. Proszę Państwa, żeby było jasne, wszystkie tabloidy chcemy powiedzieć, że pan Marcin Najman nie porównuje marszałka Piłsudskiego z panem Jarosławem Kaczyńskim. Tak, i to chciałbym, żeby wybrzmiało. Natomiast niestety w polityce, ogólnie we wszystkich tych partiach dzisiaj jest tak, pewnie chyba kiedyś też tak było, że jest ogromna ilość ludzi, którzy są takim tłem, a jest tylko kilka osób decyzyjnych. I niestety ci wszyscy ludzie, którzy są tłem, co innego myślą, jestem przekonany, a co innego robią. Pewnie zdarza się tak, że głosują tak jak naprawdę uważają, ale jestem też przekonany, w ogóle dyscyplina głosowania. Co to znaczy dyscyplina głosowania? Tak. No przecież wybierał konkretną osobę, konkretny człowiek, a teraz ten człowiek ma mieć jakąś dyscyplinę. No jaką dyscyplinę? Przecież każdy powinien głosować tak, jak uważa, a nie żeby go ktoś do tego przymuszał czy szantażował, że, nie, że go wyrzuci z klubu. No. Mało polityków rzeczywiście zachowuje jakąś autonomię. Panie Marcinie, ja już tutaj całą kolkę wypiłam, a pan nic. Bo się rozgadałem. Bo się pan rozgadał. Dobrze, zaraz wobec tego będę zadawała pytanie, że pan spokojnie mógł się napić. Mówiliśmy o psychologii, mówiliśmy o też zjawiskach fizycznych, ale taki pana wpis, to o czym prawie zaczęliśmy rozmowę, o tej śmierci, i też była taki pana był wpis na Twitterze i też pod wpływem chyba profesora Meissnera o człowieku, który żyje i który umiera i jakby pan szukał potwierdzenia na istnienie duszy, że właśnie ten człowiek jest to już po prostu zostaje samym ciałem, nie reaguje. Tak. Tak, tak. Dla mnie już od wielu, wielu lat dowodem na rozłączność, ja tutaj nie mówię o wierze nawet, ja mówię tutaj o rozłączności ciała i ducha. No więc dla mnie to jest oczywiste, ponieważ mamy często okazję zobaczyć, jak wygląda samo ciało, w którym nie ma człowieka. Zwykłą materię. No ja nie chcę w ogóle tego, broń Boże, tak spłycać, no ale ja jestem też przeciwko zabijaniu zwierząt. No przecież te zwierzęta traktuje się jak towar. To są te same komórki jak nasze i to są gdzieś przemielone, gdzieś to są zwykłe atomy. I ja w ogóle nie chcę być bardzo wyniosły, ale ja nigdy w życiu nie chciałbym, aby ktoś myślał, że moje ciało to jestem ja. No przecież to jest tylko jakaś materia, którą można odciąć, wyrzucić. To nie jestem ja. Ja to jest coś więcej, coś dużo więcej. I widzę, jak wygląda ciało bez człowieka, co dla mnie jest jednoznacznym dowodem na istnienie również człowieka, tylko nie w ciele. No to jest, ja tak to widzę. Nie będziemy wchodzić w tę dyskusję, bo też ja nie jestem lekarzem, ale każdy, może nie każdy lekarz, ale część lekarzy by powiedziała tak, że no człowiek to jest mózg. Tak? I w tym momencie, kiedy ten mózg umiera, Tak się ocenia śmierć. To już nie ma wtedy człowieka, już zostaje samo ciało. Ale to, tak powiem, nie rozstrzygniemy tego dzisiaj. Nie, ja powiem więcej, nikt tego nie rozstrzygnie. Natomiast znam wielu lekarzy i znakomita większość tych lekarzy jest wierzących. Ja teraz nie mówię w co wierzących, bo to jest kolejny temat, jakby w ogóle nie o tym mówimy. W co, tylko mówimy czy w ogóle. Dla mnie absolutnie transcendencja, czyli coś, co stoi za tym całym naszym wszechświatem, absolutnie istnieje. A prawa fizyki, jak to pięknie profesor Meissner tłumaczy, są najlepszym na to dowodem, bo one są po prostu idealne. W ogóle to, że cały wszechświat powstał,
To nie jest tak, że ja jestem taki mądrala, tylko ja po prostu słucham, tak? Mhm. Ilość materii, ilość antymaterii po wielkim wybuchu, tak zwanym wielkim wybuchu, była prawie identyczna, co powodowałoby, że nie byłoby niczego. I tylko po przecinku ileś tam zer była różnica pomiędzy materią a antymaterią. I to jest też, i to wszystko, co jest we wszechświecie, czyli planety, gazy, cała materia, to jest właśnie ten promil, któryś tam promil po przecinku. Więc to, że istniejemy, to naprawdę nie jest takie oczywiste. Mhm. Tak, jak moim gościem był Krzysztof Zanussi, wykształcenia również fizyk, przede wszystkim znakomity reżyser i właśnie zawsze zadający sobie takie w jego tych filmach te pytania dotyczące właśnie egzystencji ciała, duszy, Boga, religii, jednocześnie właśnie też z punktu widzenia nauki, właśnie fizyki. I kiedy tutaj był naszym gościem, no to właśnie rozmawialiśmy o tej nowej fizyce, która jest taką metafizyką w jakiś sposób, tak, prawda? Fizyka kwantowa to jest de facto metafizyka. Aczkolwiek ona istnieje, absolutnie, w ogóle to jest każde doświadczenie to potwierdza. Ja się właśnie zastanawiałam i zadałam to pytanie Krzysztofowi Zanussiemu, już nie pamiętam do czego doszliśmy, ale czegoś takiego, że właśnie poszukujemy tej prawdy o tym istnieniu. I jeżeli wierzymy w Boga, ale z drugiej strony jeszcze ciągle jest to tylko wiara, prawda, a nie pewność. W związku z tym ta fizyka nam daje też, że szukamy jeszcze, że jest właśnie no coś więcej. I tak naprawdę, i teraz wracamy znowu do tej śmierci, że nie chcielibyśmy, żeby ta nasza śmierć, ona była takim rzeczywiście jakimś końcem i że nasza śmierć jest taką jak śmierć jakiejś mrówki rozdeptanej czy czegoś, tylko że skoro całe życie się jakoś kształtujemy, mamy w sobie tyle emocji, tyle przemyśleń, relacji i że potem tak i nie ma. Tylko czasami się zastanawiam, dlaczego my się stawiamy ponad te wszystkie istnienia inne. Mhm. Dlaczego nasze ciało ma być tak wielbione, a nic nie warte są na przykład, nie wiem, świnie w oborze, które są, przez rolników się mówi produkt, mówi się jak to tam, żywiec. Żywiec, tak? No. I w ogóle absolutna podmiotowość. Mhm. Nie, przepraszam. Absolutna przedmiotowość istnienia. Ale no, tutaj się z jedną rzeczą nie zgodzę. Myślę, że jest wielu ludzi tak zmęczonych życiem, że chyba chciałoby, mówię z przykrością, ale chyba tak niestety jest, że wielu ludzi czasami na pewnym etapie życia chciałoby zamknąć oczy i się już nie obudzić. To smutne, ale myślę, że tak właśnie jest. Miał pan tak kiedyś? Nie. Nie. I obym nie miał. No. Ja cały czas poszukuję potwierdzenia, że jednak jest. Cały czas chcę sobie to potwierdzić tutaj, z tej strony, że tak jest, żeby spokojnie w przyszłości umierać. No, wie pan, że też że jest taka też teoria, akurat ja jestem miłośniczką horrorów, ale nie tam gdzie się tną jakimiś... Fred Krueger? Nie bardziej tam jak gdzieś inni i takie, czy też szepty, czy też szósty zmysł. W każdym razie, że jest też taka teoria w psychologii, że... Zamiłowanie do oglądania horrorów to nie jest tylko to, że my chcemy się bać, ponieważ zawsze człowiek chciał się bać i przede wszystkim miał bardzo dużo takich bodźców, które na poziomie, kiedy zaczynaliśmy w tej jaskini, mogły nas te dzikie zwierzęta rozerwać i tak dalej. W tej chwili żyjemy w takich czasach, które nawet, jeżeli mówimy, że coś się dzieje, ale no nie jesteśmy zagrożeni, w związku z tym szukamy. Ale też te takie straszne opowieści, które sobie tam kobiety na wsi przy wyrwaniu piór opowiadały o duchach i o tym wszystkim. Ale wracając do horrorów, to też istnieje taka teoria, że one w sumie pokazują nam, że to nie tylko jest ten materialny świat, ale nawet jeżeli jest ten duch, który nas straszy, to znaczy, że coś po tej śmierci istnieje i że one w jakiś sposób są pozytywne. Czyli niekoniecznie nas tylko straszą, ale też napawają nas jakimś tam ewentualnie optymizmem. To tak anegdotycznie trochę. Ja się z tym zgadzam. Każdy z tych zadeklarowanych niewierzących
No, chciałbym im taki eksperyment zaproponować, aby sobie o godzinie, nie wiem, pierwszej, drugiej w nocy poszli do wielkiego, gęstego lasu w pełnej ciemności. I czy nie będą odczuwali pewnego dyskomfortu, no już nie nazywając tego wprost strachu, a jeżeli są niewierzący, no to z czego wynikającego? Ja nie mówię teraz... Nie, cmentarz. A, to jeszcze, to jest jeszcze lepsze, prawda? No. I z czego niby wynika... To jest duże, bo tam się jeszcze mogą... Jeszcze zwierzęta tam, czy tak, tam się, ludzie, mogą tak. powiedzieć, tak, tak, na przykład wilka się bali, tak, tak? tak? Ale to proszę na cmentarz, zapraszamy na cmentarz. Druga, w nocy nikogo nie ma, ogromny cmentarz, zapraszamy. I czy nie... Bez prze... latarni. I tak, oczywiście, bez żadnego światła. I czy nie przechodzą ich ciarki po plecach? No bo nie powinny, jeżeli w nic nie wierzą, no to nie powinny. To jest świetny, świetny eksperyment. Przejdźmy do właśnie pana autorytetów i ja sobie też poprzypominałam pana Jerzego Kuleja, którego oczywiście w dzieciństwie też już kojarzyłam. No, to była osoba, która była czczona w jakiś sposób w Polsce ze względu na te złote medale, które zdobywał na olimpiadach. Ze względu też na taką ogromną klasę, też kiedy występował już w telewizji, już w latach 90. w programach u pani Niny Terjenty w Bezludna Wyspa i rzeczywiście już nie pamiętam, o czym mówił, ale jak mówił. Był świetnym mówcą. Po prostu był świetnym mówcem, gawędziarzem. Coś, co wydawałoby się bokserowi ciężko przypisać, prawda? On był genialnym mówcą. I właśnie mówi pan, ciężko przypisać. I dzisiaj też przygotowując się do tego naszego, na tej naszej rozmowy, przypomniałam sobie o tym, że jest taka wypowiedź pana Marka Piwowskiego, reżysera głównie znanego z Rejsu, ale również świetnego filmu Przepraszam, czy tu biją, w którym występował... I który nieopodal mieszka. Tak? A to nawet nie wiedziałam, że pan Marek... Kiedyś przez Janusza Głowackiego poznałam pana Marka. I to była smutne okoliczności, ponieważ stał tam w okolicy Katedry Polowej i był to pogrzeb pana Jerzego Kuleja. I Marek Piwowski powiedział tak, to był pięściarz, to sobie tak zapisałam, chociaż to jest bardziej parafraza chyba, bo nie, już po obejrzeniu. To był pięściarz, ale rękę podawał jak pianista. Siłacz, który niczego nie musiał udowadniać. No i tak sobie myślę, że to jest pana w jakiś sposób guru, przyjaciel też, prawda? I człowiek, który... Właśnie spotkałam też się z jego wywiadem z panem Kulejem, kiedy mówił trochę o MMA i też pana bronił, jeśli chodzi o ten pana walkę z Saletą, ale też człowiek, który właśnie był tym medalistą, uprawiał sport, boks. Co prawda mniej wydaje się brutalny ten boks niż teraz to, co się dzieje MMA może, prawda? Chociaż może tam było to prawdziwe, a tutaj... Ja powiem tak, bo mam do tego tematu na pewno dwa wątki, kto wie, czy nie trzy. To znaczy, pierwsza rzecz, najbrutalniejszym sportem dla mnie jest boks i żużel. Boks dlatego, że niemal wszystkie ciosy są kierowane na głowę. MMA jest dużo bezpieczniejsze, choć optycznie wygląda dużo groźniej. Ale naprawdę skręcenie nogi jest niczym w porównaniu do mikro, czy nawet dużych urazów mózgu. Więc najwięcej zdrowia traci się w ringu bokserskim. I to jest coś, co jest nie do podważenia. To jakbym miał dziś komuś, pierwszy raz chyba to powiem, ale jakbym dzisiaj miał komuś proponować uprawianie sportu walki, absolutnie proponuję uprawianie MMA, nie boksu, chociaż bardzo kocham swój boks. To jest dużo, dużo bezpieczniejsze. Jako młody człowiek nie widziałem tego, jak to zdrowie się traci, ponieważ choroba bokserska, tak zwana encefalopatia, nie wychodzi od razu. Czyli to są te mikrourazy? Tak, mózgu, tak? Które wychodzą po jakichś 12-13 latach. I one są już nieodwracalne, a później się tylko pogłębiają. Ale będą złośliwe komentarze, że widać po panu, że pan ma te... Ja na szczęście nie odczuwam. Z drugiej strony każdy... bokser mówi to samo, że nie odczuwa. To jest inna rzecz. Ale muszę jeszcze odnośnie wątku związanego z wielkim mistrzem Jerzym Kulejem.
Ja pamiętam, to były lata 60., więc ja nie pamiętam, ale pamiętam jego wypowiedzi, że w tych latach 60. tak bardzo zależało mu na tym, aby wygrywać z zawodnikami Związku Radzieckiego. I się udawało. Tak, udawało się. I to był po prostu największy honor. To był dla nich... To były te najpiękniejsze chwile, gdzie oni mogli to zademonstrować polskość, prawda? To polska ręka jest nad ręką... No, w lekkoatletyce też mamy gest pana Kozakiewicza. Też, tak, ale ja do czegoś tutaj zmierzam tym wywodem. Chodzi mi o to, że wówczas mieliśmy taką Polskę, na jaką nam pozwolono. I to nie była decyzja nas, Polaków, czy wówczas Polaków, naszych ojców czy dziadów, tylko to było nam coś narzuconego przez aliantów, którzy nas w potworny sposób zdradzili. To była zdrada małżeńska, jest po prostu niewinną igraszką przy zdradzie, jakiej dokonali na nas alianci. Czy herbata też pan... Tak, bardzo proszę, bardzo. Tak, on to się chciał zasłodzić, więc... To... I do czego zmierzam, że Polska była wówczas taka, na jaką mieliśmy możliwość. I trzeba było robić wszystko, aby w jej strukturach jak najwięcej tej polskości sobie wytargać, tak? Tym samym... Tym był sport też. Też tym był sport, ale tutaj zmierzam do jednej takiej bardzo, no nie wiem, czy popularnej, czy niepopularnej tezy, ale osoby takie jak pułkownik Kukliński, w stopniu teraz pułkownika. Już, teraz wtedy był stopniu pułkownika, tak, a teraz jest stopniu generała. Jak przechodziliśmy do NATO, to było... To już był stopniu generała. Więc ja nigdy się nie pogodzę z tym, że on został uznany za bohatera. Dla mnie to był zdrajca i służył takiej ojczyźnie, jaką wówczas miał. Na taką się zgodził, taką przysięgę składał. Był w tej strukturze. Jeżeli się nie chciał na to godzić, to nie... W stopniu pułkownika nikt nikogo nie zmuszał w tamtych czasach, żeby być w stopniu pułkownika. Jeżeli ktoś nie chciał mieć z tym nic do czynienia, to mógł po zasadniczej służbie wojskowej stamtąd odejść i zająć się czymś innym. Więc ludzie wówczas mieli Polskę w takim stanie, jaką zastali po II wojnie światowej, nie na własne życzenie, i tej polskości chcieli wyrwać jak najwięcej. A tego typu działania później dla mnie to jakaś schizofrenia, przekuwanie tego w bohaterstwo, to jest coś, czego ja nigdy nie zaakceptuję, bo jakby to by było również napluciem w twarz tym wszystkim bokserom, którzy wygrywali wówczas dla Polski, właśnie dla takiej Polski, jaka wówczas była. Powiem panie Marcinie, że martwię się teraz o pana, co będzie, że pan tutaj w tym domu akurat takie słowa wypowiedział. Nie, to nie jest kwestia domu, to jest kwestia pewnego rodzaju racjonalnego myślenia. Ale tutaj będzie to zwielokrotnione, że... Ale to może dobrze, bo chciałbym, żeby właśnie ta wielka pasja, jaką Jerzy Kulej dawał z siebie, ta wielka miłość do sportu, do Polski, do takiej Polski, jaką zastał za swojego życia. I ktoś potem zdradza, a jest później uznawany za bohatera. Ja tego nie kupuję i nigdy się na to jakby nie zgodzę. I jest to dla mnie demoralizujące w ogóle dla żołnierzy. Czyli co, jak za 20 lat? Przecież my nie mamy pewności, że za 20 lat znowu nie będziemy w jakimś innym układzie, w jakimś innym sojuszu. I jeżeli ktoś dzisiaj donosi na nas, na NATO, na Polskę, będzie uznany za bohatera na przykład, nie wiem, chińskiego, bo połączymy, będziemy mieli sojusz z Chińczykami, to przecież to jest szaleństwo, to jest demoralizacja w ogóle postaw życiowych. Myślałam też, przygotowując się, że pan Jerzy Kulej, gdyby doszedł, zmarł 9 lat temu, prawda? 9, tak? 2012, tak. Tak, 9 lat temu, ale że gdyby doczekał dzisiejszych czasów, to być może byłoby w związku z ustawą dezubekizacyjną, mógłby być też, ponieważ był milicjantem. Mógłby to jest być, kolejna. No, to jest i mógłby kolejna. Być też pozbawiony części przynajmniej emerytury. Człowiek, który nigdy w życiu, jak sam o sobie mówił, był tym dochodzeniowym, dochodził co miesiąc po wypłatę, nigdy w życiu nie brał żadnych udziału w żadnych czynnościach milicyjnych. No, po prostu służył poprzez uprawianie sportu. No,
tak naprawdę zawodowego. Przecież on był zawodowym sportowcem. To się mówi, że to jest sport amatorski. Tak, to jest tak zwany sport amatorski, boks amatorski. A tak naprawdę powinniśmy nazywać olimpijski. Nie? Przecież oni byli wtedy zawodowcami. Oni z tego żyli, to była ich praca. No więc on dzisiaj byłby tą ustawą objęty poprzez to, że zdobył 2 złote medale olimpijskie. No bo tak trzeba powiedzieć wprost. Niestety życie nie jest biało-czarne. A wielu politykom wydaje się, że tak właśnie jest. Pewnie z pewnego rodzaju koniunkturalizmu, z populizmu. Nigdy życie nie było biało-czarne. Tak samo jak ja mam wiele rzeczy, z których mogę być z siebie zadowolony. Wiele rzeczy mam takich, z których jestem bardzo niezadowolony albo nawet uważam, że źle postąpiłem w różnych sytuacjach. Tak samo jest w życiu. No, nie ma tak, że ktoś jest tylko dobry i tylko zły. Trzeba tylko gdzieś znaleźć ten rozsądek i umieć to jakoś wypośrodkować. No, popełniamy błędy. Im starsi jesteśmy, tym więcej rzeczy możemy żałować, że mogliśmy zrobić inaczej. Ale to jest też z kolei... Ja też już przestałem na to troszkę zwracać uwagę, ponieważ każdy to życie musi przeżyć sam i każdy się musi nauczyć sam. I to nie jest tak, że ja mogę mojej córce wiele tłumaczyć, wiele mówić, ale ona i tak będzie musiała sama podejmować decyzje, czasami pewnie błędne, ale każdy z nas musi się sam nauczyć życia i podejmowania decyzji i to nie, my możemy próbować ograniczyć te błędy, ale każdy z nas te błędy będzie popełniał i nasze dzieci również. Mówi pan, że i z tym ja się zgadzam, że nic nie jest, większość rzeczy nie jest czarno-biała, a nawet po prostu możemy na różne rzeczy inaczej spatrzeć. To dla kogoś, co jest czarne, dla nas będzie białe i odwrotnie. Czy też właśnie będziemy dostrzegać te szarości. Ale z drugiej strony, czy widać na Twitterze, czy też pana działalność, że jest pan bardzo w pewnych sprawach, powiedziałabym, zero-jedynkowy. Pryncypialny. Prawda? Pryncypialny, tak. I ja się tak zastanawiałam, jak kiedy pan pojawił się, były strajk kobiet w związku z tą ustawą dotyczącą aborcji. No i pan, i rzeczywiście tutaj w Warszawie było mazanie po kościołach i pojawiały się jakieś informacje, że do Częstochowy też na Jasną Górę jadą. I teraz, pan tam pojechał i nigdy, że pan się nagrał, że nikogo nie ma. Pani Moniko, przede wszystkim. O co tam chodziło? Znowu kilka wątków jest poruszonych. To znaczy, ataki na kościoły były. Mm-hmm. Tak jak pani przed chwilą również powiedziałaby, malowane, ale były również wtargnięcia do kościołów. Mm-hmm. Robili to ludzie, którzy idą z hasłami na ustach, wolność, tolerancja i przeciwko hejtowi. Tak? I to ci ludzie właśnie atakowali świątynię. Przestali atakować wtedy, kiedy pan Jarosław Kaczyński wezwał do tworzenia straży Narodowej, broniącej kościołów. Ja nie jestem specjalnie człowiekiem, który jakiś wpływom ulega, no ale jestem, ja mieszkam koło Jasnej Góry. Tam pan ślub brał? Tam brałem ślub. Ja jestem związany z tym miejscem. I jeżeli ja widzę w TVN-ie, że faktycznie jakieś tam zamieszki się dzieją i właśnie słyszę informację, że jest, taka była podana informacja, że jest szturmowany klasztor jasnogórski. Okazało się, że dzień wcześniej. Ale ja to usłyszałem na równe nogi. Stałem, mówię, trzeba jechać. No przecież ludziom, przecież Jasną Górę nam będą niszczyć. Naszym biurom. No i pojechałem. No okazało się, że nikogo nie było. Ale na drugi dzień już szedł marsz. Ja wtedy mówiłem, że te hordy lewackie są w natarciu. Faktycznie były, tylko że na końcu Alei Najświętszej Maryi Panny, kiedy zaczyna się to wejście pod Jasną Górę, tam zawróciły w prawo i nie mam najmniejszych wątpliwości, że było to podyktowane tym, że bardzo duża grupa obrońców stanęła tam i to było nie do przejścia. No i to po raz kolejny się można walczyć, jak nie ma zagrożenia. Tak? To bardzo się łatwo walczyć, jak nie ma zagrożenia. To jest jedna kwestia. Druga kwestia co do życia. Ja jestem zawsze za życiem. Wtedy bardzo często jest taki podawany mi argument, to co ma zrobić kobieta, która została zgwałcona.
i zostaje jej jakby no, nakazywane urodzenie dziecka. Przede wszystkim uważam, że ta kobieta pozostaje bez dobrego wyboru. W każdym aspekcie będzie to jakby dla niej wielkim ciężarem. Tak. I nigdy w życiu nie pokuszę się, jakby nie zdobędę się na to, żeby móc doradzić, ocenić albo powiedzieć, nakazać. Co ona ma zrobić, albo nakazać. Broń Boże, to ja nigdy w życiu się o to nie pokuszę. To jest ten, pan jeszcze ojcem córki. Tak, to jest ta sytuacja, kiedy ja nie potrafię odpowiedzieć, co zrobić, bo nie wiem, co zrobić. Mhm. Ja w takiej sytuacji nie wiem, co zrobić. Ale w każdej innej jestem za tym, żeby życie bronić, bo my... Ja wczytywałem się w te zapisy tej ustawy, która de facto wzmacniała ochronę życia. I mi się wydaje, że ona przede wszystkim zabezpieczyła dzieci zespołem Downa. Tak. Jak my możemy, jakie to jest w ogóle potworne, żeby dać sobie prawo oceny, że dziecko z chorobą, z zespołem Downa będzie w życiu nieszczęśliwe. Wie pani, ilu ja znam biznesmenów nieszczęśliwych, a ilu popełniło samobójstwo? Ludzie sukcesu, tak zwanego sukcesu, tak zwani celebryci, to w większości są również ludzie bardzo nieszczęśliwi. A ludzie, którzy czasami posiadają dużo mniej, bo w ogóle nie można też szczęścia tylko przez ten pryzmat postrzegać. Oczywiście status materialny jest bardzo ważny, bo bez tego się nie da funkcjonować. Bezpieczeństwo, funkcjonowanie, to jest oczywiste. Natomiast przecież tak wiele tych dzieci cieszy się tym, że nie wiem, jest nad wodą, że słyszy ptaki, że sobie przeczyta ciekawą książkę, albo że ktoś im opowie jakąś ciekawą historię, albo obejrzą jakiś film. Są kochane no, jak można odebrać i sobie oceniać samemu, że to dziecko będzie nieszczęśliwe, ma nie żyć? No to jest dla mnie rzecz absolutnie nie do zaakceptowania i ja zawsze będę za życiem. Natomiast jest jedna sytuacja, w której nie potrafię odpowiedzieć, co należałoby zrobić. Nie wiem. Jest to po prostu straszliwe. Na pewno to, co trzeba zrobić, to rozstrzelać winowajcę. Jestem o tym przekonany, że... Jest pan za karą śmierci, tak? W takich przypadkach, tak. Mhm. Z jednej strony też często nachodzi mi taka myśl, że nie mamy prawa decydować, kto ma żyć, kto ma nie żyć. Mhm. Natomiast takie zło wyrządzone drugiemu człowiekowi jest nie do przyjęcia. Mhm. Przyszliśmy tak poważnie bardzo teraz i to jest ważny temat. Też już nie chcę wchodzić, żebyśmy już tutaj dyskutowali dalej, ale bardziej mi chodziło też o to. Pan mi przed programem powiedział, że teraz będzie jakieś właśnie MMA, gdzie kobieta będzie się biła z mężczyzną. Tak, no zmieniamy troszeczkę. Tak, zmieniamy, ale nie do końca. Dlatego, że moje pytanie było takie, bo ja sobie wyobrażam i tak pana obserwując, że pan... Jest panu w bardzo dużej części właśnie może też przez takie wzorce jak Jerzego Kuleja taki etos męskości, czyli mężczyzna nigdy nie powinien uderzyć kobiety. Zgadza się? Tak. I teraz stoi Marcin Majmar. Jak to wytłumaczyć? I teraz nie. Stoi, nie ma. Na razie jeszcze nie. MMA tylko. Stoi Marcin Majmar. Staje naprzeciwko niego pani Lempart, która atakuje kościół na Jasnej Górze. I co się dzieje? To znaczy, ja w życiu nie podniosłem ręki na żadną kobietę. To jest w ogóle nie, to w ogóle nie wchodzi w grę. Ja mógłbym stanąć i po prostu zrobić tak, bramkę, po prostu bramkę i zakaz przejścia. Nigdy w życiu bym nie uderzył kobiety. To jest poza w ogóle moim jakimś. Bo takie komentarze się pojawiały, tak? Nigdy że właśnie Najman będzie teraz bił feministki. Nigdy w życiu bym tego nie zrobił, natomiast mógłbym dyskutować na temat kobiecości. I to teraz pewnie będzie też szkoda. No. Niestety dla mnie cały ten feminizm to jest tak naprawdę no, brak empatii. Jest to wyraz braku empatii dla tych kobiet. Po prostu one im brakuje czegoś. I ewidentnie jestem przekonany, że to nie jest żadne. To tym kobietom nie chodzi o żadne równouprawnienie. Bo jest
to jest sytuacja, kiedy te kobiety cierpią i w ten sposób wykrzykują, że cierpią. To tym jest dla mnie feminizm. To jest tak jak ten pan, jakąś, nie pamiętam jak się nazywał, pani Anna Dymna zajęła się tym panem, który prosił o eutanazję. Eutanazję, tak. Pana prezydenta, ona pomogła mu ją skończyć studia. I gdzieś ktoś go zabrał w końcu na łono przyrody. I okazało się, że on wcale jednak nie chciał umierać. On tylko chciał krzyknąć, że jemu jest bardzo źle. I moim zdaniem te panie również krzyczą tymi hasłami, że jest im bardzo źle. Któraż kobieta nie lubi być adorowana? Któraż kobieta, albo któraż kobieta chciałaby pracować w kopalni na przodku i fedrować, tak? W moim odczuciu kobiety zawsze chciały być kobietami, być traktowane jak kobiety, a słyszałem, że dochodzi już do takich sytuacji w Stanach Zjednoczonych, że jak facet przepuszcza kobietę w drzwiach, to ona potrafi oskarżyć go o to, że on chciał zobaczyć jej kształty doszło do seksizmu. Więc ta granica absurdu jest już w takim miejscu, gdzie logicznego myślenia moim zdaniem nie ma. Natomiast czy mówimy też, wie pan, o sytuacjach ekstremalnych, tak? Bo feminizm też nie jedno ma imię, tak? Są kobiety, które jakieś o równe uprawnienie walczą, czy tam równe płace i tak dalej. I z tym ja się absolutnie zgadzam. Natomiast rzeczywiście pewien rodzaj feminizmu, tego najgłośniejszego, to jest w jakiś sposób, ja bym to nazwała, żeński szowinizm. To jest też jakby występowanie przeciwko mężczyznom, jakby oni z góry byli wrogami. Przecież mężczyźni to są nasi ojcowie, to są nasi bracia, to są nasi partnerzy życiowi, nasi synowie. W związku z tym powinnyśmy dbać o to, żeby te relacje nasze były jak najlepsze z mężczyznami, a nie widzieć w nich tylko tych katów od przemocy, tak jak niektóre nurty feministyczne to przedstawiają. Ale dopóki dowodzi tym wszystkim, tym ruchem całym pani Lampard, ja jestem bardzo spokojny i to się po prostu jakby nie może przebić, bo te zachowania pani Lampard są naprawdę zdumiewające, bo widziałem kiedyś, kiedy się samoistnie przewróciła na ziemię i krzyczała, że dlaczego policja jej nie pomaga. Widziałem, jak szła, porwała ten tłum z hasłami, że walczy o prawa kobiet, a nagle na liście postulatów okazało się, że jednym z głównych jest zmiana rządu. No więc ja nie... W ciągu tygodnia. To bardzo ewoluowało i tak naprawdę pokazało, o co w tym wszystkim chodzi. No pani Lampard w moim odczuciu w pewnym momencie już uwierzyła, że jest tym przodownikiem nowej siły, że będzie chyba premierem po następnych wyborach. Natomiast to się nie uda. Całe szczęście to się nie uda. Z panią Lampard to się nie uda. Wojska. Dotykaliśmy wojska. Też pan bardzo głośno protestował przy tych słowach, które na temat wojskowych, którzy są na naszej granicy białoruskiej, różni politycy czy celebryci się wypowiadali i pan też w obronie wojska stawał. Oczywiście. Tak samo jak w obronie policjantów, na których chociażby pluła pani Lampard. Ale miała maskę, więc chyba na brodę sobie. Okej. Okay. Natomiast te wyzwiska absolutnie skandaliczne dla ludzi, którzy pełnili swoją służbę po to, żeby im się nic tak naprawdę nie stało. I to samo na tej granicy. No. Czy pan był na tej granicy, czy to tylko mem zrobiony? Bo pan w tej kurtce niebieskiej, gdzie tego chłopaka poniosło jeszcze? Ale przez godzinę się śmiałem. To był ten mem, oprócz Marsa, jak wylądował ten łazik na Marsie, to zaraz zobaczyłem taki mem, że jestem na Marsie. I to mi się bardzo spodobało, że ja już tam byłem. Pan mówił o tym, że to pana ulubiony. Tak, a teraz kolejnym ulubionym jestem, jak stoję razem z nimi na granicy. I słynna kurtka, szafiewa. Oczywiście, która została. Ale muszę coś tutaj powiedzieć. Orkiestra? Tak, muszę coś powiedzieć o orkiestrze. I powiem coś niestety negatywnego, bo ja cały czas... Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, gdzie pan dał kurtkę do tego i tam nastąpiło podanie sobie rąk z panem redaktorem Stanowskim, o którym
będziemy mówić mało. Ale jednej rzeczy nie do końca rozumiem i być może Jerzy Owsiak, jak będzie miał okazję to moje pytanie zobaczyć, czy usłyszeć, to może mi odpowie, dlaczego tak się stało, że kurtka moja niebieska, która dla mnie w oczywisty sposób powinna trafić właśnie na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, bo czułem w niej potencjał, że może zmonetyzować się jakby na taką, w takiej porządnej skali. Ta licytacja była na pierwszym miejscu. Była ta kwota oferowana za tą kurtkę była do pewnego momentu większa niż chociażby, z największym szacunkiem dla Roberta Lewandowskiego, oferowano za nią więcej niż za koszulkę Roberta Lewandowskiego z meczów Ligi Mistrzów. I nagle w pewnym momencie przerwana jest licytacja na 2 tygodnie przed i kurtka sprzedana. A wszystkie inne, znaczy nie czy wszystkie, ale inne licytacje, chociażby tych koszulek, chociażby Roberta, trwają dalej do samego końca. Ja uważam... Czyli kurtka nie mogła być bohaterem tego tak, że uważam. Tak, że... I uważam, że to jest bardzo, bardzo słabe. Bo jeżeli... Ale rozmawiał pan z panem? Nie, nie rozmawiałem, ale no to no, proszę mi powiedzieć, jaki jest powód. No jaki może być powód tego, że ta licytacja, która prowadzi, kończy się 2 tygodnie tam przed. I potem już jest cicho, tak? Tak, znaczy nie, no już jest zakończona. No, tak. Tyle i tyle Stanowski postanowił tam uzbierać od ludzi, bo przecież to nie jest tak, że Stanowski to kupił. Ja mówiłem mu, jak już chcesz taki pokazać, taki gest, no to dawaj, wyłóż i kup tą kurtkę. On tam wspólników pozbierał. Zrobili taką kooperację i kupili tą kurtkę, ale z całym szacunkiem. Dobrze, że kupili. No, ale dlaczego nie dano szansy tej kurtce? Nie dano szansy na to, żeby te kwoty... A przecież ta końcówka licytacji jest zawsze najbardziej efektywna. Inne licytacje mogły sobie dotrwać do końca, niebieska kurtka nie mogła. No, ale to nie mnie to już oceniać, natomiast... No, będą mówili, że o, to tam, że ten, że pan Marcin, no to... Urażone tak, ego, urażone tak, ego. Że chciał powiedzmy tu być gwiazdą, a tak, tutaj tak. Już sprzedali kurtkę i już jest cisza. Ale jeszcze tylko wracając do tych żołnierzy, bo to jest bardzo ważna, akurat teraz aktualna sprawa. Podważanie wypowiedzi na temat polskich żołnierzy, tak ohydne, przez niektórych polityków formułowane, są jakby absolutnie niszczą autorytet Wojska Polskiego. Przecież ci żołnierze są tam po to, aby zagwarantować bezpieczeństwo naszemu krajowi, no jak również całej Unii Europejskiej. Przecież ci ludzie, którzy się znajdują na tej granicy, oczywiście ja jestem za tym, żeby im tam, nie wiem, nawet jeżeli to nie jest nasz teren, to żeby im na kiju jakimś wielkim to jedzenie dać i lekarstwa dać, jasne, żeby nie wchodzić na ten teren i albo nie wiem, przerzucić im to. No, pomóc. Oczywiście jestem za tym, że powinniśmy im dać jedzenie, niech jedzą, niech mają lekarstwo, nie, albo z jakiejś, nie wiem, armatki wyrzucić im to, żeby im to dać. Natomiast absolutnie nie można wejść na teren, żeby nie dać takiego argumentu do prowokacji, tak, ze strony Białorusi, gdzie wtedy może być ktoś, tak, wtedy może być ktoś postrzelony, tak, i mamy kłopot. I mamy kłopot, jak na to odpowiedzieć. Albo zaczną przyjeżdżać kolejni i zacznijcie tak robić. Natomiast wiem jedno, że jeżeli byśmy puścili tych ludzi w takiej formie, po prostu zalałaby nas fala tych ludzi, a Łukaszenko by tylko wysyłał samoloty tam po tych ludzi i dalej by nam ich dosłownie, przecież to jest tak ewidentne. Natomiast najsmutniejsze jest to, że to był taki szantaż emocjonalny, taki perfidny szantaż emocjonalny, ale to nie można się ująć przed czymś takim. No to jest to samo, jak nie negocjuje się z terrorystami. No. Nie negocjuje się z terrorystami. Nie ma zero tolerancji dla tego typu sytuacji. Choć wiem, że rodziny tych ludzi porwanych. No, Chciałyby, żeby oczywiście. To są takie trudne wybory. O, i tutaj właśnie chciałbym się posłużyć pewnym przykładem. Bo to są właśnie takie trudne wybory, tak? Z jednej strony nie negocjujemy z terrorystami, żeby nie dać im paliwa do porywania kolejnych osób i wymuszania tych sytuacji. Z drugiej strony wiemy, że skazujemy tego człowieka na śmierć. Godzimy się na jego śmierć. Nie skazujemy, ale godzimy się na jego śmierć. Czasem są takie wybory, gdzie można podjąć tylko decyzję złą albo bardzo złą. I tutaj chciałem, żeby pani to wiedziała, pani Moniko, że ja również w związku z tym, że się interesuję historią, bardzo wiele też czasu poświęciłem na analizę pana generała,
pani taty. I to była dla mnie absolutnie postać tragiczna, która w pewnym momencie miała tylko dwa wyjścia. Podjąć decyzję złą albo bardzo złą. Taka postawa kordianowska troszkę, ale no tak jest. I te wszystkie oceny tych ludzi, którzy dzisiaj tak łatwo im wyrażać pewne opinie, którzy nie mieli w życiu, którzy mieli najtrudniejszą decyzję do podjęcia, w którym kierunku lecieć na wczasy. I ci ludzie wypowiadają się, bo ja nie chcę tutaj oceniać jednoznacznie, bo ja nie potrafię tego ocenić. Ja wiem jedno, to była postać dla mnie tragiczna, która nie miała szansy podjęcia dobrej decyzji. Natomiast jest to dla mnie zdumiewające, jak łatwo ludziom przychodzi ferowanie pewnego rodzaju wyroków, opinii, którzy sami nie byli postawieni nigdy w żadnej sytuacji ekstremalnej i zajmują się tylko i wyłącznie takimi wyborami, no nie wiem, jaką gazetę kupić albo do której galerii pojechać. Tak samo jak kiedyś bardzo dużo hejtu, fala hejtu wylała się na Andrzeja Gołotę po walce z Mike'em Tysonem. Gdzie twierdzono, że on uciekł z tej walki. Przecież on nie uciekł, tylko on zszedł z ringu. Zszedł, bo nie posłuchał go trener, kiedy on powiedział, że on przerywa walkę. Miał do tego prawo przerwać w sportowy sposób pojedynek, jak przerywał to chociażby Oscar De La Hoya, Witali Kliczko. Ten jego trener chciał się bardzo jakby przypodobać publiczności. Chciał sam być głównym aktorem tego wydarzenia. Wpychał mu ten ochraniacz, nakręcił tą całą widownię przeciwko Andrzejowi i później tak wiele opinii, tak? Nawet Przemysław Saleta, gdzie był pierwszy, się wyrwał do komentarza, że to tchórz. Ja pamiętam to jak dziś, jak on te słowa wypowiadał w telewizji, że to tchórz. Jak może to powiedzieć człowiek, który nie stał naprzeciwko Mike'a Tysona? Który nie wie, z jakiego typu obciążeniem mentalnym wychodzi się do ringu jeszcze z takim rywalem. No więc chcę tylko powiedzieć, że ludzie często kompletnie nie wiedzą, co mówią, oceniając innych ludzi. Najłatwiej się ocenia innych. Szkoda, że się tak rzadko ocenia samego siebie. Nie chcę, żeby teraz zabrzmiało, że ja się panu odwdzięczam za to, co pan powiedział o ojcu, ale powiem, że też oglądając pana jakieś takie na bieżąco wystąpienia, ale też komentarze innych o pana walce z panem Saletą i pan, pamiętam, że to było chyba prosto po tym waszym starciu, gdzie pan został uznany przez sędziego, że pan przegrał. I pan mówił tam, że ja wygrałem. Miał pan podbite oko, ale że właśnie Saleta pojechał do szpitala i kto tutaj wygrał. I tak myślałam sobie o panu, że chyba panu się trudno jest przyznać do przegranej. Robi pan dobrą minę do złej gry. Ale potem zobaczyłam wywiad właśnie z panem Jerzym Kulejem, który do tej sprawy się odnosił. To był jakiś coś chyba w Skarżysku Kamienne jakieś były. W każdym razie, nieważne, tam wypowiadał się na ten temat. I użył takiego sformułowania, że było dwóch przeciwko jednemu, a nie pokona się sędziego. I zdecydowanie stanął, że pan wygrał ten... Ja myślę, że gdyby odrzucić na bok emocje, każdy, choć trochę znający się na tym sporcie MMA, wie, że nie powinno się podnosić zawodnika z takiej pozycji, jaką jest dosiad. To jest najbardziej dominująca pozycja w tym MMA, kiedy przeciwnik już de facto... No ma bardzo nikłe szanse, żeby wyjść z tej pozycji. A jeszcze do tego dołączając, że to był Przemysław Saleta, który nie był zawodnikiem MMA, to on był już wtedy bez szans. I teraz chodziło tylko o to, że ileś sekund jeszcze mogło potrwać to, kiedy on już kompletnie opuści go ta siła i go kolejnymi młotkami jakby tutaj dokończę w tym parterze, to wszystko zostało mi odebrane poprzez to, że sędzia nakazał mi z niego wstać, zaprowadzić go do lekarza, rozpoczął walkę w stójce. Znowu. No i wielu mi tam zarzuca, no to mogłeś zrobić to samo. No i de facto ja znowu zrobiłem, znowu cios, znowu Saleta padł. Już pan odpuścił trochę, tak? Nie. Znowu Saleta padł. Wpadłem już do troszeczkę innej pozycji, już nie do siadu, tylko takiej półgardy. To już nie była aż tak komfortowa pozycja, ale to nie o to chodzi. Ja powiem wprost. Ja wtedy już byłem wypompowany i zmęczony. Ale taka była moja taktyka. Mnie z tego zwycięstwa okradziono, ponieważ ja postawiłem wszystko na jedną kartę. Wchodzę na maksa, robię destrukcję,
i albo wygrywam, albo nie. Mhm. I mój plan się powiódł. Trafiłem bardzo szybko, miałem saletę na deskach, miałem go później w dosiadzie, bombardowałem go i to już, ta walka się nieuchronnie zbliżała do końca. Ale to mnie kosztowało bardzo wiele sił. Jeżeli ktoś później planuje rozpocząć tą walkę znowu od zera, no to ja już wiele jakby tej mocy straciłem. Mirosław Okniński, prekursor polskiego MMA, kilka razy już wyrażał opinię na ten temat i myślę, że już nie ma co do tego wracać. Natomiast no, potężne jakby lobby, no, ja nawet nigdy w życiu bym nie posądził, że sędzia zrobił to celowo. Natomiast myślę, że zrobił to też pod wpływem tych takich emocji. Cała hala była za saletą. Telewizja Polsat jakby w ogóle nie przyszło jej do głowy, że Najman może pokonać saletę. I oni w ogóle byli zdezorientowani, jak to jest możliwe. I on jakby dał się ponieść tym emocjom i mu pomóc. I tyle w temacie. Natomiast ja na miejscu Przemka po tej walce bym przestał w ogóle wyrażać jakieś opinie na mój temat. On później się jakoś tam odrodził, ale to jest taki już tak przebrzmiały temat, że w ogóle już nie ma co. Ale jak ciekawe, już nie będę mówiła, ta opieka nad tą żoną, tam te wszystkie, co cudowne historie, ale to już państwa do tego odsyłam, bo to nie jest program Dla wydawców tych oper mydlanych, tych wenezuelskich seriali, tak? No. Bardzo ładna żona i dobrze, że się pan też zaopiekował jako mężczyzna. Prosił. No właśnie, bo był czym innym zajęty w tym czasie. Tak. Ja bym jeszcze dużo tutaj pytań miała, ale ponieważ tak nam się dobrze rozmawia, a mamy pytania od widzów, to byśmy sobie zrobili chwileczkę przerwy i ja bym też dała panu pytania, żeby pan mógł sobie wybrać, bo nie chce się... Nie, ja... Nie, bo chciała zrobić przerwę, tak. No to bardzo proszę. No. Zaczniemy, panie Marcinie, od pytań naszych patronów i pan Rezo z Polski. Panie Marcinie, jak to w końcu jest? Umie się pan bić czy nie? Pozdrawiam serdecznie panią Monikę i pana. No, pewnie 15 lat temu szło mi lepiej. No ale jeżeli ktoś ze wszystkich stoczonych walk wygrywa 3/4 tych, tak procentowo tych walk, no to chyba coś tam potrafi. Oczywiście kiedyś jakby ten odsetek tych zwycięstw był dużo lepszy niż teraz w tej sportowej starości, ale gdyby ogółem spojrzeć na ilość pojedynków przeze mnie odbytych, 3/4 pojedynków wygrałem. I pan Marcin Waryszak. Dzień dobry. Panie Marcinie, w internecie można o panu przeczytać, że ukończył pan edukację w Zespole Szkół Muzycznych w Częstochowie, gdzie grał pan na kontrabasie. Ponadto ukończył pan pedagogikę w zakresie wychowania muzycznego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie. Zastanawiam się, czy miał pan okazję pracować jako pan od muzyki. Może wciąż zdarza się panu grać na jakichś instrumentach i jest szansa usłyszeć gdzieś rezultaty pańskiej artystycznej działalności. Dziękuję za możliwość zadania pytania. Pozdrawiam serdecznie pana i panią Monikę. I życzę państwu miłej rozmowy. Życzenia się chyba sprawdziły, bo nam się bardzo miło rozmawia. Troszkę już pan odpowiedział na tą pierwszą część pytania, dlaczego ta szkoła muzyczna i też przede wszystkim ta studiowanie w tej szkole pedagogicznej. Natomiast czy rozumiem, że nie pracował pan nigdy jako pan od muzyki w szkole? Miałem na studiach praktyki. No właśnie. I muszę powiedzieć, że o dziwo, ja byłem bardzo lubiany przez dzieci. Dlaczego o dziwo? No bo wydawałoby się, że już taki duży, taki krótko obcięty, to raczej będzie tak u dzieci wzbudzał, no nie wiem, jakiś taki dyskomfort, że tak powiem. Dzieci absolutnie czytają chyba duszą i dużo, dużo radości miałem wynosiłem z tych zajęć, aczkolwiek no nie nadawałbym się nauczyciela. Nie mam takiej cierpliwości, nie potrafiłbym się absolutnie skupić na nich i dlatego nigdy tego nie O pracy trenerskiej nigdy pan nie myślał? To jest
To jest bliźniacza historia. To samo. Mhm. Nigdy w życiu bym się nie nadawał na trenera. Za bardzo jestem skupiony cały czas na sobie, ale mówię to wprost. Mhm. I nie będę tego wyobrażał. Mhm. Natomiast, panie Marcinie, tutaj zadał pan pytanie, czy zdarza się panu, panie Marcinie, pana Marcina, naszego patrona, czy zdarza się grać na jakichś instrumentach i czy jest szansa usłyszeć gdzieś rezultaty pańskiej artystycznej działalności, to ja odsyłam do programu z Kubą Wojewódzkim. Ale nawet troszeczkę dłużej pograłem. Kilka tygodni chyba, czy miesięcy później w polsatowskim programie Kabaretowa Noc, coś Aha. takiego. I tam cały utwór, to jest na YouTube, cały damy, utwór damy jest przeze mnie zagrany na kontrabasie, tak? Na kontrabasie, bo tam u Kuby na klawiszach. Tam na kontrabasie cały utwór, że tak powiem, wykonaliśmy. Kręcił pan? Też, oczywiście, nie wiem, to jest rytuał prawdziwego kontrabasisty. No. Dobrze, to damy link, żeby państwo mogli posłuchać. I jak zawsze pan Maciej Jakubowski. Szanowny panie Marcinie, chciałbym się pana zapytać, ile w konfliktach na pewnej frikowej gali MMA jest ingerencji właścicieli w celach marketingowych? Bo jak to jest, że różni przeciwnicy bądź rywalki przed walką w ogóle się nie znają albo kojarzą tylko z internetu, nagle wyzywają się, używając słów z rynsztoka, przepychają się, obrażają bliskich i tak dalej. A może to wina promowania hejtu w internecie? Pozdrawiam pana i panią Monikę, też dziękujemy. Ja myślę, że końcówka tego pytania jest absolutnie odpowiedzią na to pytanie. Żyjemy dzisiaj w świecie, gdzie hejt wzbudza zainteresowanie, te negatywne emocje się klikają, sprzedają, a ludzi, którzy chcą zaistnieć dzisiaj i być, zaistnieć w tym świecie Instagrama, tych mediów społecznościowych, jest tak olbrzymia rzesza, że oni, im się wydaje, że to jest jedyna droga do tego, by się stać popularnym, sławnym i jakoś się zapisać, nie wiem, w historii życia społecznego. To jest bardzo smutne. To jest bardzo smutne. Natomiast tak jest. I myślę, że tu nawet ci właściciele nie muszą nikogo namawiać, a ci ludzie się w ogóle nie muszą nie lubić przed włączeniem kamer na konferencji. Natomiast oni mają tak wielkie przekonanie, że oni muszą tacy być, że tacy się stają. Ja troszkę z utęsknieniem, chociaż ja wtedy miałem, nie wiem, czy jeszcze wtedy na świecie byłem, słuchałem wczoraj wywiadu z panią Anną Jantar. Prowadziła nocny program radiowy z takim bardzo popularnym prezenterem muzycznym, dozwolone chyba do lat coś tam. Taki bardzo popularny prezenter. W każdym razie nie to jest jakoś z lat 70., tak? Tak, końcówka lat 70. chyba, tak mi się wydaje, że to była końcówka lat 70. Kultura wypowiedzi. To, czym wówczas było bycie gwiazdą, czy osobą rozpoznawalną, ta forma, i to jest w ogóle, to są lata świetne do tego rynsztoka, który dzisiaj, no niestety, się wylewa z mediów. No, to jest po Ale prostu... panie Maciej, pan też bierze w tym udział. No tak, aczkolwiek no, mogę powiedzieć tak, jak pan Jarosław Gowin, zagłosowałem, ale się nie cieszyłem. Czyli jak pan tam się... Ale ja tak się sam, bo pan gdzieś taką powiedział rzecz, która mi się bardzo spodobała, że jak tam się z kimś ma pan bić, a się przyjaźnicie, to trzeba tam ochłodzić te stosunki na jakiś czas. No tak, tak. I to mi się wydało po prostu fascynujące psychologicznie. Jak to jest właśnie, że osobę się jakąś lubi i go tłuc po mordzie? To trzeba rozdzielić. No albo wchodzimy i uznajemy, że chodzi tylko o sport i sprawdzenie się i że to nie ma wpływu na nasze relacje. Natomiast walcząc, no nie da się uderzać przyjaciela. W sensie takim mentalnym, no trzeba gdzieś wyciszyć te emocje. Też nie wiem, czy to jest dobre do końca. Natomiast ja tutaj jeszcze tylko wrócę, pani Moniko, bo że sam pan bierze w tym udział. Ja bardzo chciałbym móc brać w tym udział, nie używając takiego języka. Natomiast ja absolutnie potrafię dostosować się do rozmówcy. I to jest to, co mówiliśmy już wcześniej. Więc to nie jest do końca tak, że ja chcę. Ale jeżeli ktoś mnie na tą niwę dyskusji ściąga, to nie jest tak, że ja nie potrafię w
ten sam sposób odpowiedzieć. I to tyle. Natomiast na pewno nie jestem zwolennikiem tego typu No ale historii. Rzeczywiście no, konflikt jest dźwignią marketingu dzisiaj. No więc mówimy tutaj teraz już nie o sporcie, a o biznesie. I teraz podam czy taki MMA przykład. To jest sport, czy to jest biznes, czy to jest rozrywka, czy wszystko jedno? Podam taki przykład. Gdy 10, właściwie 12 lat temu MMA zaczęło święcić wielkie triumfy popularności takiej, gdy o MMA zaczęto mówić wszędzie na poważnie, bo przed walką moją z Pudzianowskim ten sport był uważany jako jakiś taki absolutnie niszowy. To w ogóle jakiś sport dla bandytów, w jakichś garażach gdzieś tam się biją. To w ogóle nawet nie było uznawane za sport. Dziennikarze sportowi w ogóle nie chcieli wymieniać tego słowa MMA, czyli Mixed Martial Arts. Czyli mieszane sztuki walki. Po tej walce z Pudzianem absolutnie kula śnieżna z popularnością MMA ruszyła, a boks zaczął być postrzegany jako sport walki, taki ulubiony dla tych starszych kibiców. A dzisiaj minęło 12 lat i mamy kolejny znak czasów, to znaczy MMA to jest taki sport dla tych starszych, a freakowe MMA, czy jak ja to mówię, rozrywkowe MMA jest dzisiaj dla tych młodych. To jest ten sam schemat działania. No i również jako biznesmen no muszę sobie też pewnego rodzaju pytania zadawać. No, albo się będę z tym kłócił i bił głową w ścianę. Ja naprawdę tego wcale nie popieram. Ale no, takie rzeczy się dzisiaj sprzedają. Aczkolwiek ja naprawdę staram się stawiać te granice. No, Jaś Kapela, który był anonsowany jako zawodnik organizacji MMA VIP, po tym, co zrobił, po tym wpisie, nigdy w życiu nie wystąpi na naszej gali. Ja nie chcę tego człowieka nigdy w życiu poznać. Nie chciałbym, żeby jakąkolwiek relację z naszą organizacją nawiązał właśnie po tym, co powiedział. Więc chcę wam powiedzieć, jest granica tego wszystkiego. Jest granica tego wszystkiego. Jeszcze jedną rzecz chciałem tylko dopowiedzieć. Odnośnie biznesu. Bo możemy się z tym nie zgadzać i liczyć straty, a możemy to zaakceptować i po prostu zrobić biznes, tak? Mówię wprost tak, jak jest. Walczył kilka lat temu, nie tak dawno, no nie wiem, 4-5 lat temu, Krzysztof Głowacki o Mistrzostwo Świata organizacji WBO w Ergo Arenie z Aleksandrem Usykiem. Czyli walka sportowo na absolutnie najwyższym poziomie. No to dwóch najlepszych zawodników tej kategorii wagowej zmierzyło się wówczas w Polsce o pas Mistrza Świata w Ergo Arenie. Ergo Arena mieści chyba około 12 tysięcy ludzi. Było na widowni około 4, czyli 1/3. Pay-per-view sprzedało się najlepiej, w najlepszym wypadku średnio. A w tym samym czasie, znaczy nie dokładnie w tym samym czasie, ale po jakimś krótkim okresie czasu odbywa się w tej samej arenie walka Najman versus Bonus. Najman, który już dawno zakończył swoją przygodę sportową na stadionie narodowym, zrywając już ścięgna. I jakby ja sobie zdaję sprawę ze swoich ograniczeń dzisiaj. Ja nie nazywam już tego dzisiaj jakby sportem, tylko bardziej rozrywką, ale walczy w walce wieczoru Najman versus Bonus. Jest 12 tysięcy ludzi fanatycznie dopingujących, a pay-per-view po prostu osiąga jakieś absolutne, sprzedaż pay-per-view osiąga jakieś absolutne skale. No i ja mogę dzisiaj wam powiedzieć, okej, to nie jest fajne. Tylko co to zmieni? Co to zmieni? Czyli ja mam, no nie wiem, no robić dalej te gale bokserskie i nie wiem, i liczyć straty, czy mam robić biznes? No, takie to są dylematy. No. Tak, ale też powiedział pani też, jak się pojawiają się, to ile razy już mówił, że to jest ostatni raz, to jest już dobre, nie będzie. To tak, sam się zaskakuje, nie? Tak, to i ciągle już koniec, ale gdyż tam pan powiedział coś takiego, co było bardzo szczere i co mnie w jakiś sposób wzruszyło, że pan dla córki walczy, pan tyle i tyle pieniędzy, obojętnie czy pan przegra, czy pan wygra i będzie pan miał na mieszkanie dla córki i to jest pan ten. I sobie pomyślałam, że chyba nawet gdyby na przykład ja bym była postawiona w takiej sytuacji, że od tego, czy się z kimś bije, zależy przyszłość mojego syna, to też pewno bym się na coś takiego zdecydowała. Niestety, pomimo tego, że się bardzo światem interesuje, no jakoś okazuje się, że nie umie lepiej zarabiać w innych dziedzinach. No tutaj zarabiam najlepiej. Chciałbym zarabiać jako naukowiec tyle samo.
Ale to się, jak, albo muzyk w Symfonia Varsovia, ale nigdy w życiu nie zdarzy się taka sytuacja, że muzyk orkiestrowy zarobi takie kwoty jak na walce freakowej w Polsce. Także no, proza życia albo life is brutal, jak czasami mawiają. Tak, i tutaj takich pytań teraz od widzów, które już odpowiedzieliśmy, czyli na przykład na ile pan Najman w różnych swoich dramach jest sobą, a na ile celowo podsyca emocje wokół siebie. No to w jaki sposób... Nie, to ja odpowiem. Są takie sytuacje, gdzie to jest absolutnie szczere, na przykład z Przemysłem Saletą, a są takie sytuacje, gdzie to jest troszeczkę nakręcane, tak jak na przykład z Mariuszem Pudzianowskim, gdzie nigdy w życiu nie mieliśmy ze sobą żadnego konfliktu, wręcz zdarzyliśmy się, wydaje mi się, sympatią i do dziś tak jest, więc to bywa różnie, ale muszę wam powiedzieć, że jeśli chodzi o mnie, w 90% zawsze to było szczere. Taka jest śmieszna scena. Znaczy nie szczere, bo to nawet to jest złe słowo. To jest show, musicie to zrozumieć, to jest show. Natomiast o dziwo, ja w tym show zwykle jestem bardzo autentyczny. Ale wzbudza pan sobie w te emocje, które potem pan, że tak powiem, werbalizuje? No tak, no bo jeżeli ja siadam na tej konferencji i naprawdę jestem nastawiony, no może nie to, że pozytywnie, co tak neutralnie. I nagle słyszę jakieś bzdury, no wygadywane. No to poziom odporności, poziom odporności na te wywody jest też ograniczony. No i potem, a żeby ktoś mnie zrozumiał, no to ja muszę w jego języku powiedzieć. Bo jak ja mu powiem normalnie, to przecież on tego nie zrozumie. A poza tym też mógłby być pan potraktowany jako taki cieniast, który nie potrafi się odgryźć, co? A myślę, że to nie o to chodzi. Myślę, że chodzi o to, że akurat ci ludzie nie umieją się innym językiem posługiwać. Aha. No więc ja chciałbym być zrozumiany, więc przekazuję... No tak, już na Twitterze, już, ale niestety nie mogę, tego bardzo bym chciała, jako też, że część mnie to są koszarowe wychowanie, powtórzyć, ale będzie wtedy program zdjęty, to co tam pan czasami robi. Ale była taka bardzo zabawna sytuacja, chyba pan z panem, nie chciałabym, z panem Pawłem Jóźwiakiem. A to ciekawa postać. No? Tak, i mieliście tam stanąć na przykład i tam się bić ze sobą, no i było to, co myśmy zrobili przed programem, face to face, tak się stali, nagle też śmiech mnie już wystarczy. Zresztą myśmy też to zrobili z panem i też długo to nie trwało, tylko się śmieliśmy. Nie, ja to bardziej, widzowie, nie wiem, czy pani Monika jest akurat tak na bieżąco w tych free fightach, natomiast jeśli chodzi o Pawła Jóźwiaka, to jest prezes Federacji FENT, sportowej federacji. Ja widzę, że on ma dużo przyjemności z tego, że ta walka może się odbyć. Czy ona się odbędzie, to ja nie wiem, natomiast tak spojrzałem na niego, nie chcę powiedzieć z politowaniem, ale tak, on się tak cieszy jak dziecko z tej walki i daje mu taką satysfakcję czasem, że face to face z nim zrobię coś tam. Oczywiście jest na tę walkę gotowy, jeżeli ktoś przyjdzie do mnie z odpowiednią propozycją, natomiast nie sądzę, aby ta walka aż takie emocje generowała w społeczeństwie, żeby do niej doszło. Bo gdzieś mi się obiło uszy, teraz mi się to przypomniało, że pan były premier Marcinkiewicz walczył. No, i walczył? Walczył. Tak? No, taka pokazowa walka, tak. Aha. Walczył. Tak. No. No alimenty. Znak czasu? Mówiłem znak czasu, a jednak potwierdza się, że w freak fightach można więcej zarobić niż na byciu premierem. No. A to jest dla mnie też tragiczna postać, smutna postać. No smutna, czyli tak, żeby jak sobie życie... Na własne życzenie troszeczkę, ale mi naprawdę jest go szczerze szkoda. Ale chyba to redaktor Mazurek powinien, że powinni mężczyźni patrzeć na właśnie premiera Mazurka i żeby wiedzieć, żeby po 40 się zastanawiali, czy na pewno zostawiać żonę dla dużo młodszej. Ja bym nigdy nie zostawił żony. Nie wiem, czy moja żona mnie nie zostawi kiedyś. Bo takich gwarancji nie mam. Bardzo atrakcyjna żona. Tego nie wiem. Natomiast ja nawet nie chodzi mi tutaj w ogóle o kwestię atrakcyjności i tylko są pewne takie życiowe zobowiązania. Takie, na coś się umówiliśmy. Ja nie chcę tego tak spłycać, ale na coś się dwoje ludzi umówiło. Przysięgaliście? Tak. I dla pana jako wierzącego też... To nawet nie. Nawet nie chodzi tutaj o wiarę, tylko chodzi o taką... Człowieka, tak. Na coś się umówiliśmy. Na to i tyle. Na to, mnie ten problem nie dotyczy. Ja gwarantuję wam, że mnie ten problem nie dotyczy. Jak mnie moja żona nie zostawi, to ja jej nie zostawię. Archaiczne powiedziałabym, ale mi się podoba. Kolejne pytanie. Pan Kuba... Nie.
to może właściwie już myśmy powiedzieli. Gdzie leży ta granica między sportem a show? Pyta pan Michał H. I czy to prawda, w ostatnim dziesięcioleciu sport w sferze medialnej przeżywa kryzys? Czy to nie paradoks, że na show zarabia się więcej niż poprzez osiągnięcia sportowe, rywalizując z najlepszymi na świecie? No i pytanie o pana też Stanowskiego, ale to już myślę sobie, że myśmy się umówili najpierw w ogóle, kiedy rozmawialiśmy ze sobą na Twitterze, tak? Ja powiedziałam, że chcę rozmawiać o panu, a nie o panu Stanowskim, bo wtedy rzeczywiście pan się... Ale jeśli chodzi o pana Stanowskiego, to właściwie nie ma o czym gadać. No, znaczy, nie chodzi mi o samego Stanowskiego, ale o relacje jakieś tam które się wywiązały między mną a nim, to naprawdę nie jest w ogóle warte tego, żeby na ten temat dyskutować. A co do tego, co tutaj pan napisał, to ja się absolutnie z tym zgadzam. No dzisiaj sport jest w absolutnej defensywie. No i ci, którzy są najlepsi, to nie znaczy, że dzisiaj najlepiej zarabiają albo są jacyś popularni, czy ludzi to interesuje. No ludzi dzisiaj sport nie interesuje tak, jak interesuje ich właśnie show. No, smutne, niesmutne, no nie wiem. No, z drugiej strony no widać, ludzie dzisiaj wolą rozrywkę niż takie rzeczy, takie stuprocentowo na serio. Po prostu. Pan Morawiecki, ale to nie ten pan Morawiecki. Pani Moniko, proszę nie zapomnieć o coli dla pana Marcina. Jest. Jeszcze jest, ale jeszcze to mogę dolać. Nie, to proszę wyciśnie. Nie. W razie czego to toaleta też jest, można dużo pić coli. I teraz takie pytanie, które mnie bardzo, co jest pan lub pani Soft Paradise. Co rodzina Marcina Majmana myśli o jego występach sportowych? I ja sobie myślałam też tak, i jako matka, i jako kobieta, że ja bym miała patrzeć na mężczyznę, którego kocham, który jest mi bliski, który jest nie wiem, właśnie moim synem czy mężem, i go widzę, jak go ktoś okłada. Nawet jak on się walczy, tak? Ale ten stres, który tym jest. I jak żona, która zresztą była, to się nazywa Ring Girl, tak? Tak. Więc jakby trochę się na tym znała. I jak... Znaczy raz była. Aha, raz była. Wystarczyło, że poznali. Wystarczyło. Wyście się poznali. Ale jak? I córka, czy w ogóle oglądają to? To znaczy tak. Żona na przestrzeni lat zrozumiała, że to tak naprawdę jest tylko praca. No i... Ale nie z każdej pracy się z krwawiącym nosem wychodzi. No tak, ale wydaje mi się, że ona to jakby nie widzi jakichś takich bardzo dużych zagrożeń, no bo ja i też jakiś jestem człowiekiem, który jakoś specjalnie rozbity nie jest. Druga sprawa jest taka, że jeśli chodzi o córkę, córka też wie, że to jest moja praca. Natomiast umówiliśmy się tak, że jak wygrywam, to jej pokażę walkę, jak przegrywam, nie. Aha. Tak się z nim umówiłem. No i tak robimy. Jak wygrywam, proszę bardzo, to nie tak było. Jak tata przegrał, nie oglądamy. Ale wie, że przegrał, tak? Wie. Żeby nie było tak, ale że tylko tata zawsze... Tata, nic się nie martwi, tak masz puchar. Aha. Przecież tak mi ostatnio powiedziałeś. Tata, co ty się martwisz, tak dostajesz puchar? Mama najtrudniej to przeżywa. No, 24 lata. Od kiedy pierwszy raz wystartowałem w zawodach, 97 rok, listopad to był. Czyli 24 lata niebawem. No i to są 24 lata faktycznie no, trudnych doświadczeń mojej mamy. Jestem o tym przekonany, także no, nie wiem nawet co powiedzieć. No bo z jednej strony chciałoby się powiedzieć, bo musi już nie będę, a z drugiej strony jak pokaźna kwota jest na stole, to no to co mam powiedzieć? No, mamusiu, nie zarobię? No tak. Mój syn też właśnie, jak mówiłam, Krav Magę trenuje, ale to nie jest nic brutalnego, bo to jest trenowanie z trenerem, więc... Zresztą bardzo ładny ten, widziałam film, jak pan... króciutki jest, jak pan trenuje z... Z Jerzym Kulejem? Mam bardzo dużo materiałów, natomiast nie upubliczniałem tego. Natomiast, tak, gdzieś jest na YouTubie. Nie, jest w moich archiwach. A to u pana było, tak? Tak, jest w moich archiwach bardzo dużo. Te ostatnie treningi to właściwie wszystkie nawet mi Jerzy Kulej nakazywał nagrywać. I tutaj troszkę tak, czy pan Marcin, pyta pan Dariusz, uczestniczył w bójce ulicznej i z jakim wynikiem? W obronie siebie czy obronie osób trzecich? Uczestniczyłem. Jestem bez porażki. A druga część pytania? Miałem taką walkę. Miałem kiedyś taką walkę.
gdzie muszę powiedzieć, no nie mogę się czuć zwycięzcą, bo walka 1-4, ale mogę czuć się jako, mogę traktować to jako walkę nierozstrzygniętą, no bo ponieważ wyszedłem z tej walki bez szwanku, no to nie jest też tak, że ja tych czterech moich rywali pobiłem. A pan był sam? Tak. Natomiast skutecznie się obroniłem i jakby no ich cel, czyli oni wiedzieli, pobicie, z kim mają do czynienia? Tak, tak, właśnie, tak, dlatego, tak, tak. Tak? Ich cel, czyli pobicie mnie jakby no nie zdało rezultatu. No, obroniłem się. No, mm-hmm. No, jakby na każde podejście było uderzenie. Poza tym to było tak, że to było przy windach. Oni się tak między sobą zaczęli kotłować, że tam słyszałem takie kopnięcia. Jeden kopał drugiego. Nie mnie, tylko jeden drugiego. Ale co, się byli zdezorientowani, czy po prostu mieli tyle w sobie agresji, że musieli władować? Nie, to było tak, że przyszli na pewną galę tacy ludzie no, po różnych używkach, którym się wydawało, że są królami świata. Wtedy no, mhm. parę groszy zajmowali się takimi różnymi biznesami, no nie do końca chyba, tak mi się wydaje, zgodnymi z prawem. Natomiast to jest w ogóle nieistotne. Chodzi o to, że wychodząc, już po gali, przy szatni stali, to było w hotelu Hilton, i jeden z nich, dwóch z nich, no nagabywało panie, dwie. W sposób taki, no co najmniej nieeleganckie, ale to takie najdelikatniejsze słowo. Mm-hmm. Ja jestem dosyć taki impulsywny i szczery chłopak. No, jechałem akurat na składach i powiedziałem, nie zacytuję, to żeby zrobili. Powiedziałem to w tej chwili raz tu i jakby ta intonacja moja, to było tak intensywne, że oni naprawdę byli kompletnie zaskoczeni, bo czuli się tam no, królami dżungli. Królami dżungli się czuli, a nagle taka bardzo ostra reakcja. I oni się obejrzeli, faktycznie zobaczyli, że to ja. Odeszli, absolutnie, w ogóle bez słowa. Odeszli, zawinęli się. No i po jakichś 10 minutach, patrzę, wracają we czterech. Ja już wiedziałem, mówiąc, choćby, to tacy bohaterzy. Nie? I akurat dobrze było, bo tam było mało miejsca. Jak jest mała przestrzeń, to też trudniej jakby tym czterem jakby poradzić sobie z tym jednym, bo ten mały obszar jakby wymusza to, że oni nie mogą wszyscy naraz podejść. Mm-hmm. No i to było akurat dla mnie dobre. No i w takim razie miałem okazję po kolei jakby się bronić, jakby oddawać i to było chyba to, co mnie, nie chcę mówić, uratowało, ale co spowodowało, że ja wyszedłem kompletnie bez żadnego szwanku, bez żadnego. No po prostu ja do dzisiaj nie wiem, chociaż to jest też ten punkt, kiedy wchodzę na tą już metafizykę. Aha. Ja miałem kilka sytuacji takich w życiu, gdzie nie powinno się udać, a się udało. I to jest jedna z tych sytuacji. No jak, i ktoś ten może teraz powiedzieć, co ten Najman p***li za głupoty. Czterech było, on sam tak i sobie poradził. Nie, to nie jest tak, że ja ich pobiłem. To jest tak, że ja się obroniłem. Natomiast no, to jest i tak dalej nieracjonalne. I nie wiem, jak to się stało. Nie wiem, no udało mi się obronić. I to bez żadnego sprzętu, samymi rękami. Było kilka takich sytuacji również za kółkiem. Było też parę takich innych sytuacji, gdzie teoretycznie no, nie powinno się udać. A cały czas się udaje. Ja teraz takie pytanie, bo mi się też przypomniało, pan przypomniał też słuchając, co to była za historia z Jerzym Kulejem i jeszcze z kimś, w każdym razie z w Zakopanem jakaś ta wielka bójka. Tam oj, jest, tak. Z milicją tak, tam jeszcze, tak? Tak, z milicją obywatelską, tak. Znaczy Jerzy Kulej też był milicjantem. No jest kapitanem. Tak, no. Dochodzeniowym. Tak, no, tak jest. No to jest, jest takie powiedzenie, kto w młodości głupi nie był, ten na starość nie zmądrzeje. Więc wszyscy tacy starsi ludzie, autorytety, prawią takie morały tym młodszym, ale każdy z nich był kiedyś młody i też Jerzy Kulej to doskonale rozumiał i nawet gdy ja miałem takie sytuacje różne, bo przecież różne sytuacje bywały, gdzie mniejsze, większe jakieś awantury gdzieś tam się przydarzały również, gdzie w pobliżu był Jerzy Kulej, to on zawsze z takim politowaniem no, i tłumaczył mnie później gdzieś tam, no proszę panie, no młodość jak szampan, no musi się wyszumieć, no. I to był ten czas, kiedy to Jerzy Kulej był tą otwartą, w cudzysłowie, butelką szampana, tak? Miał takiego kolegę z kadry, Lucjana Trele, świetnego zawodnika, który walczył
z George'em Foremanem. Taki poniżej 1,80 m, nawet dużo poniżej 1,80 m, natomiast w ciężkiej wadze. I z takimi gigantami sobie radził. I sobie zawsze mieli taką zasadę, że jak szli gdzieś na miasto i była awantura, to stawali plecami do siebie. Mhm. I zazwyczaj się udało. I udawało, zazwyczaj się udawało, tak? Mhm. Tak jak ja powiedziałem, wyjść bez szwanku, nieważne jakie hordy atakowały, byli plecami do siebie. No tutaj tymi hordami był cały posterunek milicji. No i się nie udało. I jechał na olimpiadę z tak ogromnymi, bo to było kilka... Czyli dostał łomot, tak? Było kilka tygodni przed olimpiadą. Tak, dostali łomot tym pałkami, tym wszystkim. Bo jest, ich było tylko dwóch, tam był cały komisariat. Ale z czego to w ogóle się wzięło? W sobotę o godzinie pierwszej, czy to wiadomo, z czego takie rzeczy się biorą. No tak. Od słowa do słowa. No przecież zazwyczaj te wszystkie awantury się biorą z niczego. No to jest też fajne, bardzo ciekawe zjawisko socjologiczne. I też się nad nim często zastanawiałem, bo jako młody chłopak, jak miałem 18 lat, stałem jako bramkarz na dyskotekach w Częstochowie przez 3 lata, do 21 roku życia. I tak widziałem na przykład ludzi, jak się zachowują w niedzielę na przykład po kościele, gdzie wszyscy sobie idą za rączkę, ładnie ubrani. I widziałem kilka godzin wcześniej, jak ci sami ludzie się zachowują na dyskotece. To jakieś tańce godowe, te przepychanie, ktoś kogoś przepchnął, to już teraz mu należy przyłożyć. No to jest w ogóle jakaś abstrakcja. To ja się patrzę jak na jakiś ze zwierzęcenie jakieś, takie tylko instynkty tym kierują i takie tańce godowe, pokazanie się, że to ja jestem królem dżungli, nie? I pyta pani, skąd takie rzeczy się biorą? No chyba właśnie w sobotę wieczorem tylko stąd. Pan Kuba W. pyta, co zrobiłby pan, jeśli pana córka miałaby w przyszłości poglądy Jasia Kapeli albo Mai Staśko? Nie będę jakby teoretyzował, ponieważ tak wiele przeprowadzam rozmów z moją córką, tak wiele wspólnie rozmawiamy o świecie, o relacjach międzyludzkich, więc jakby to jest niemożliwe, bo człowiek z takim bagażem i wiedzy, ale również takiej przekazanej empatii i miłości nie jest w stanie mieć takich poglądów. Jeżeli ten Jaś, nie wiem, Kapela, czy nie, w ogóle nie wiem, jak w ogóle tego człowieka nazywać, natomiast jeżeli ktoś taki potrafi naigrywać się z tak męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, to znaczy, że ten człowiek kompletnie nie ma pojęcia i nikt mu nie przekazał tego, czym jest normalna empatia gdzie jest granica tego wszystkiego, więc jakby ja w ogóle nie chcę teoretyzować, bo to w moim odczuciu jest w ogóle niemożliwe. Mm-hmm. No ale jak bo mówimy o Mai Staśko, którą też zapraszałam do programu i mam nadzieję, że niebawem do przyjdzie, ale właśnie takie poglądy feministyczne, chociaż właściwie w jakiś sposób pan odpowiedział na to pytanie. Tak, myślę, że bardzo dobra relacja córki z ojcem powoduje wyklucza to, że nie ma się agresji do mężczyzn. Inaczej, i nie postrzega się też ich jako właśnie tych prześladowców. Nie wiem, czemu tutaj jest takie, czy pan Grzegorz Tatarowski pyta, i dlatego czytam, że to też dotyczy naszego gościa, czy zawalczy z doktorem Jackiem Bartosiakiem? Raczej nie, bo ja nie wiem w ogóle, kto to jest doktor Jacek Bartosiak. Także... To jest znakomity, to polecam też obejrzenie dwa razy, bo gościem naszego programu jest geopolitykiem. Polecam. To tym bardziej nie. To tym bardziej nie. Nie. Ale tu jest pytanie jeszcze takie. Tomasz Strzeszewski pyta się, czy stanąłby pan do walki i za jakie pieniądze z transpłciowym mężczyzną? Tylko teraz zastanawiam się nad kolejnością. Aha. Transpłciowy mężczyzna to jest ten, który się urodził kobietą czy mężczyzną? To jest napisane transpłciowy z małej litery i mężczyzną. Czyli kim on był? Czyli tak jakby był kobietą, a teraz jest mężczyzną. Ale równie dobrze mogłoby być... No to nie, dla mnie to jest bardzo istotne, bo jeżeli urodził się mężczyzną,
i by na stole pojawiło się 1 000 000 zł, to bym zawalczył. Natomiast gdyby urodził się kobietą i pojawiłoby się 3 000 000, to bym nie zawalczył. Mhm. Czyli na kobietę rzekać. Znaczy nie, chodzi o to, że jakby ja nie potrafię, jakby... No tutaj mam taki pogląd... pewnie trochę jak taki bur wyjdę, ale no ktoś, kto rodzi się no, mężczyzną, albo inaczej, no, jeżeli ktoś rodzi się kobietą, później po jakimś czasie stwierdza, że jest jednak kobietą, no to inaczej, kobietą się rodzi, stwierdza, że jest mężczyzną, no to zapraszam na kopalnię do przodka. I proszę sobie radzić jak mężczyzna. No dla mnie to jest, no ja nie wiem, no nie chcę tutaj spłycać tego tematu, bo być może ja jestem kompletnie jakby nieuświadomiony w tych kwestiach. Ja myślę, wie pan co, że mamy teraz do czynienia z tym, co się przez ostatnie lata dzieje, że patrząc na to, czym była kiedyś transpłciowość, czyli po prostu pewien dramat, kiedy ktoś się rodził fizycznie, biologicznie no, inną płcią niż tak zwana płeć mózgu i cierpienia tego dziecka, potem tego człowieka, który decyduje się na operację, na hormony, najczęściej wygląda wcale nieatrakcyjnie, no to mamy do czynienia z... Już nie określajmy tego, ale przede wszystkim z cierpieniem jakiegoś człowieka. Natomiast coraz częściej też mamy do czynienia z czymś takim, co w kulturze, tak? Że stała właśnie na niebinarność, prawda? I jakieś takie rzeczy, które no, stały się w jakiś sposób... Stały się modne. W jakiś sposób... tak. No właśnie. Tak. I to też powoduje, że później tacy ludzie jak ja, nie do końca jakby mający wiedzę na ten temat, bo ja przyznaję, że ja nie mam do końca wiedzy na ten temat, później tak patrzą na wszystkich. I być może to, co pani powiedziała, są dramaty ludzkie, ale przez takie postawy, które są tak naprawdę popkulturalne i takim czymś modnym, są później tak spłycane. I właśnie to, co teraz pani powiedziała, jakby mi też pewną rzecz uświadomiło. Pewnie zdarzają się takie dramaty, ale one są dużo rzadsze niż to zjawisko. I nie są tak nagłaśniane, bo ci ludzie często cierpią. Dokładnie, jak to, co widzimy. W ciszy, tak, i w cieniu gdzieś. Mhm. Zadaję czasami gościom takie pytanie, bo tu już właściwie powoli zmierzamy się do końca. Czy coś by pan chciał przekazać naszym widzom? Chciałbym im przekazać, żeby żyło im się długo, szczęśliwie, żeby mieli w sobie jak najmniej złości i agresji. I wtedy będzie się wszystkim żyło dużo, dużo lepiej. Pozytywne emocje. To niech będzie to, co nam przyświeca. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że państwo też odbierzecie, że dzisiaj nam przyświecały pozytywne emocje w czasie rozmowy. Tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję również państwu. Jak zawsze czekam na wasze komentarze. Wkrótce będę odzywała się również do profesora Meissnera, z którym rozmawiałam jakieś pół roku temu i powiedział, że po wakacjach będzie go może już gościem, nie mogę się doczekać na ten może odcinek. Może będzie gościem i ja będę musiała bardzo dużo poczytać, bo ja niestety fizyka, to była ta fizyka, której nas w szkole uczyli i byłam kompletnym tumanem. Więc Pani Moniko, się... tak króciutko. Krótka lekcja fizyki kwantowej. Mamy okno. No. W ciągu dnia i przeglądamy przez to okno. I pomimo tego, że patrzymy i widzimy wszystko, co jest za oknem, widzimy również w jakiś sposób siebie, odbijającego się od tego okna. Fotony, które my generujemy, część tych fotonów przeszła przez okno i dlatego widzimy, co jest na zewnątrz, a część się odbiła. To są takie same fotony, identyczne. I do dzisiaj nie wiadomo, dlaczego część przechodzi, a część nie. Jakby fizyka kwantowa pokazuje, że nie ma determinizmu. Tylko po prostu do dzisiaj nie wiemy, dlaczego ten foton przejdzie, ten nie. No i jakby to nie jest oczywiście jeszcze opisanie fizyki kwantowej, ale to jest również zagadnienie, którym się fizyka kwantowa zajmuje. I tyle. To nie jest wcale aż takie skomplikowane. Albo na przykład puszczamy wiązkę światła splątaną, nie chcę teraz pomylić koloru, na przykład czerwoną, niebieską, i puszczamy ją.
na przykład przez dwa jakieś tunele. Mhm. I to jest tak, że dopóki my nie spojrzymy do tego tunelu, jednego albo drugiego, to one się nie określają i one obie lecą splątane. Znaczy, puszczamy je dwie, tak? I one cały czas lecą splątane, mhm, i dopiero określają się w tym momencie, jak je sprawdzamy. Czyli, że tu jest niebieska, a tu jest czerwona. Ale one dopiero w tym momencie się określają, kiedy spojrzymy. I to nie jest żadna magia. Tak wygląda świat kwantowy. Ale powiedział pan, nie ma żadnego determinizmu. To wrócimy do początku naszej rozmowy. Jest determinizm. Nie mamy wpływu na to, że się rodzimy. I najczęściej nie mamy wpływu na to, że odchodzimy z tego świata. I to wszyscy, tak, pan podkreśla. Wszyscy skończymy w taki sam sposób. W związku z tym może nie warto tak się boksować w życiu, nie w sporcie, bo i tak. Tym bardziej, że jest takie krótkie. Jest takie krótkie. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz państwu dziękuję.